wiersz. Czyli od 9 rozdziału 20, od 23 wiersza do 10 rozdziału 18 wiersz. Przeczytamy cały ten teraz fragment. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami, przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Dziękuję. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwanie składane rok w rok przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Bo czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? Przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. Toteż przychodząc na świat mówi, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy, wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Najpierw mówi, nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów, i całopaleń, i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem, takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. To daję, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Der Schreiber dieses Briefes wendet sich an Menschen, die ursprünglich aus dem Judentum kamen. Pisarz tego listu zwraca się do ludzi, którzy początkowo pochodzili z Żydostwa. Er fängt an, dass Gott zu den Vätern geredet hat in den Propheten. On rozpoczynał ten list od słów, że Bóg przemawiał przecież do ojców przez proroków. Das kann nur auf solche zutreffen, die aus dem Judentum stammten. To może tylko pasować czy odpowiadać do tych ludzi, którzy rzeczywiście z Żydostwa pochodzili. Wir, die Glaubenden aus den Nationen, my, wierzący z narodów, wir hatten keine Vorfahren, zu denen Gott durch die Propheten geredet hat. My, jako pochodzący z narodów, przecież nie mieliśmy żadnych przodków, do których Bóg przemawiałby przez proroków. Doch jetzt waren diese Menschen, an die der Brief sich richtet, zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen. Ale ten list kierowany do tych właśnie ludzi, którzy jest do tych ludzi, którzy doszli do wiary w Pana Jezusa właśnie. Jedenfalls geht der Schreiber davon aus, dass es sich um Glaubende handelt. A więc pisarz wychodzi z założenia, że właśnie chodzi tutaj o tych prawdziwie wierzących. Er spricht auch von der Gefahr, dass jemand nur ein christliches Bekenntnis hat, aber kein Leben aus Gott. Ale też jakby dotyka tego niebezpieczeństwa, że ktoś może mieć tylko takie wyznanie, ale nie mieć życia z Boga. Aber zunächst geht er davon aus, dass es wirklich Glaubende sind, an die er schreibt. Ale zasadniczo wychodzi z założenia, że to są wierzący ludzie, do których on pisze.
Sie hatten also in der Vergangenheit eine Religion gehabt, das Judentum. A więc w przeszłości mieli oni tą religię, czyli żydostwo. Und jetzt waren sie zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen. A teraz doszli właśnie do wiary w Pana Jezusa. Und der Schreiber gibt sich große Mühe, ihnen zu zeigen, dass das, was sie jetzt hatten, viel besser war. I zadaje sobie pisarz wiele trudu, że to, co oni teraz mają, jest o wiele lepsze. In Kapitel 7 haben wir gesehen, er zeigt, es gibt jetzt einen besseren Priester. W 7 rozdziale widzieliśmy już, że jest lepszy arcykapłan. Der Herr Jesus im Himmel ist unser hoher Priester und er ist größer als Aaron. Bo Pan Jezus jest tym arcykapłanem obecnie, a jest on większy niż Aaron kiedyś. In Kapitel 8 hatte er dann erklärt. W 8 rozdziale z kolei objaśniał. Wenn es einen neuen Priester gibt, jeśli jest więc nowy arcykapłan, dann muss es auch einen neuen Bund geben. To musi być nowe przymierze. Im Bund vom Sinai war Aaron der Priester. Bo w przymierzu z góry Synaj był Aaron tym właśnie arcykapłanem. Da gab es keinen Platz für einen Priester aus Juda. Tam nie było przecież miejsca dla arcykapłana z plemienia Judy. Aber es gibt einmal einen neuen Bund. Ale będzie nowe przymierze. Einen neuen Priester und deshalb auch einen neuen Bund. Będzie też nowy arcykapłan, więc tym samym nowe przymierze. Dieser neue Bund wird in der Zukunft mit Israel geschlossen. To przymierze nowe będzie w przyszłości zawarte z Izraelem. Mit den Glaubenden der Gnadenzeit schließt Gott keinen Bund. Bo przecież z wierzącymi czasu łaski Bóg nie nawiązuje czy nie zawiązuje przymierza. Wir dürfen Kinder Gottes sein. My jesteśmy dziećmi Bożymi. Wir dürfen solche sein, von denen der Herr Jesus sich nicht schämt, uns Brüder zu nennen. Jesteśmy tymi, których Pan Jezus nie wstydzi się nazwać braćmi. Aber in der Zukunft wird einmal der neue Bund mit Israel geschlossen. Ale w przyszłości właśnie będzie kiedyś zawarte przymierze z Izraelem. In Kapitel 9 hat der Schreiber erklärt, es gibt auch ein neues, ein besseres Heiligtum. W 9 rozdziale poruszał pisarz nową świątynię, tą kwestię, ten temat. Damals in Israel in der Wüste gab es dieses Zelt in der Wüste. Bo kiedyś był namiot na pustyni. Aber jetzt gibt es ein neues, ein besseres Heiligtum. Ale teraz jest coś nowego, lepsza świątynia. Und wir werden das gleich noch mal sehen, es ist der Himmel selbst. I zobaczymy za chwileczkę, to jest niebo samo w sobie. Dann erklärt der Schreiber. Następnie objaśnia pisarz. Es gibt auch bessere Opfer. Jest też również lepsza ofiara. Im Alten Testament gab es viele Opfer. W Starym Testamencie było przecież wiele ofiar. Sündopfer. Ofiara za grzech. Schuldopfer. Za winę. Friedensopfer, ofiara pokoju, Speisopfer, z pokarmów, Brandopfer i całopalna. Jetzt gibt es ein Opfer, das Opfer des Herrn Jesus. Ale teraz jest jedna ofiara, ofiara Pana Jezusa. Und er hat in diesem einen Opfer alle Bilder des Alten Testamentes erfüllt. I tą jedną ofiarą wypełnił wszystkie obrazy starotestamentowe. Ich fasse noch mal zusammen. Podsumuję to raz jeszcze. Ein neuer Priester. Nowy arcykapłan. Ein neues Heiligtum. Nowa świątynia. Ein neues besseres Opfer. Nowa ofiara, lepsza ofiara. Was fehlt jetzt noch? Czego nam brakuje? Neue Anbeter. Nowi chwalcy. Solche, die in die Gegenwart Gottes treten und ihm Dank und Anbetung bringen. A więc ci, co przychodzą w obecność Bożą, przynosząc uwielbienie i dziękując Bogu. Und das ist das Thema, zu dem wir gleich kommen werden. I to jest właśnie temat, do którego teraz się zbliżamy. Wir haben in Vers 23 von Kapitel 9 angefangen. Zaczęliśmy od 23 wiersza 9 rozdziału. Und der Schreiber erinnert. I pisarz przypomina nam. Die Dinge in der jüdischen Religion mussten durch Opfer geheiligt werden. Że wszystkie rzeczy w starym przymierzu, w żydowskiej religii musiały być przez ofiary oczyszczane. Einmal im Jahr musste Sühnung getan werden, für den Altar zum Beispiel. Przykładowo raz na rok musiało być przebłaganie dokonywane za ołtarz. Und jetzt sagt er, die himmlischen Dinge müssen auch geheiligt, gereinigt werden. I teraz on mówi, niebieskie rzeczy owszem muszą też być oczyszczane. Aber durch bessere Opfer. Ale lepszą ofiarą. Warum muss auch der Himmel gereinigt werden? A dlaczego tak w ogóle niebo musi być oczyszczane? Nun, Satan hat Zugang zum Himmel. Bo szatan ma wciąż przystęp do nieba. Das lernen wir im Buch Hiob. To oglądamy, czy uczymy się z Księgi Joba. Auch Satan gehört zu diesen Söhnen Gottes.
Bo szatan tak samo należy do synów Bożych. Er ist ein geschaffener Engel. Bo jest stworzonym aniołem. Und auch er muss Gott Rechenschaft geben. I też musi zdawać sprawę Bogu, relację. Er hat insofern Zutritt zum Thron Gottes. A więc w tym zakresie ma przystęp do tronu Bożego. Und Gott hat ihn gefragt, hast du acht gehabt auf meinen Knecht hier? I Bóg zadaje mu to pytanie, jak czytamy, czy widziałeś mojego sługę Joba? Er ist Gott Rechenschaft schuldig. A więc jest odpowiedzialny w tym sensie przed Bogiem. Und er kann keine Grenze überschreiten, die Gott ihm setzt. I nie może przekraczać tych granic, jakie Bóg sam mu ustanawia. Aber wenn Satan, dieser gefallene Engel, Zutritt zum Himmel hat, dann verstehen wir, dass auch der Himmel gereinigt werden muss. A więc jeśli szatan ma przystęp do nieba, to myślę, że rozumiemy teraz lepiej, że tak samo niebo musi być oczyszczane. Nicht das Vaterhaus. Nie dom Ojca. Das gehört zu dem ungeschaffenen Himmel. Bo dom Ojca nie jest miejscem stworzonym, należy do niestworzonych rzeczy. Und da hatte Satan nie Zutritt. I tam szatan nie ma wstępu. Aber die geschaffenen Himmel. Ale stworzone niebo. Da wo der Thron Gottes ist im Himmel. Tam gdzie jest tron Boży w niebie. Wo seine Regierung ausgeht. Czyli skąd wychodzi jego zarządzanie. Da hat Satan Zutritt. Tam właśnie szatan ma przystęp. Und deshalb müssen auch die Himmel gereinigt werden. I w tym sensie właśnie niebo musi być oczyszczone. Aber eben nicht durch einen Stier oder ein Lamm oder eine Ziege, die geschlachtet wurden. Ale już nie owcą, cielcem czy baranem. Durch ein besseres Opfer. Lecz przez lepszą ofiarę. Und das ist das Opfer des Herrn Jesus. A jest to ofiara Pana Jezusa. Es ist ein Opfer, wie wir im Lauf des Abends sehen werden. To jest jedna ofiara, jak zobaczymy w przebiegu wieczoru. Und doch sagt der Schreiber bessere Schlachtopfer in der Mehrzahl. Ale jednak on mówi, zauważmy, niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te, więc w liczbie mnogiej. Und ich meine, er sagt das, um deutlich zu machen, dass der Herr Jesus in seinem einen Opfer alle Vorbilder des Alten Testamentes erfüllt hat. Ja myślę, że właśnie tą jedną ofiarą Pan Jezus wypełnił wszystkie te obrazy starotestamentowe. Im Alten Testament brauchte es viele Opfer. Bo w Starym Testamencie było tych ofiar wiele. Damit Gott zeigen konnte, was alles nötig war. Aby Bóg mógł przez to pokazać, co było konieczne. Beim Brandopfer haben wir den Gedanken der Sühnung. Bo w ofierze całopalnej odnajdujemy tą myśl przebłagania. Beim Sündopfer haben wir den Gedanken, dass für die Sünde ein Opfer gebracht werden muss. W ofierze za grzesznej oglądamy to, że za grzech, w sensie pojedynczym, liczbie pojedynczej, musi być ofiara złożona. Und niemals konnte ein Opfer alle Gedanken zeigen. I nie może jedna ofiara jakby odzwierciedlić wszystkich myśli Bożych, jeden rodzaj ofiary. Aber in dem einen Opfer des Herrn Jesus. Ale jedna ofiara Pana Jezusa. Sind alle Anforderungen Gottes zufriedengestellt? Wypełnia wszystkie oczekiwania, żądania Boże. Und alle Bedürfnisse der Sünder begegnet. I wychodzi naprzeciw wszelkim potrzebom grzesznika. Jetzt sagt der Schreiber weiter, Christus ist nicht eingegangen in das mit Händen gemachte Heiligtum. I dalej pisze w 24, że Chrystus nie wszedł do świątyni, która jest zbudowana rękami ludzkimi. Da denkt er an das Zelt in der Wüste. Tu ma na myśli właśnie namiot zgromadzenia na pustyni. Gott hatte den Bauplan gegeben. Bo Bóg dał plan budowy. Er hatte Menschen ausgestattet mit der Fähigkeit, alles anzufertigen. Wyposażył ludzi w zdolności, żeby to wykonali. Da waren zum Beispiel Bezaliel und Oholiab. Był Bezalel i Oholiab na przykład. Und sie haben mit Händen alles gemacht, wie Gott es gesagt hat. I oni to uczynili wszystko rękoma swoimi, tak jak Bóg nakazał. Aber in dieses Heiligtum ist Christus nicht eingegangen. Ale do takiej świątyni Bóg nie wszedł. Przepraszam, Pan Jezus nie wszedł. Wohin ist er eingegangen? A więc dokąd wszedł? Er ist eingegangen in den Himmel selbst. On wszedł do samego nieba. Und das mit Händen gemachte Heiligtum. A to zbudowane rękami, świątynia zbudowana rękami. Das ist ein Gegenbild des Wahrhaftigen. Ona jest odbiciem tej prawdziwej. Da unterstreicht das Neue Testament, dass wir wirklich in dem Alten Testament Bilder haben von der Wirklichkeit. I to poświadcza nam tylko, że mamy tak naprawdę w Starym Testamencie obrazy tego, co jest rzeczywistością. Und das zeigt uns, welchen Wert das Alte Testament hat. I to podkreśla niejako wartość też tym samym Starego Testamentu. Da gab es diese drei Abteilungen im Heiligtum, im Zelt der Zusammenkunft. Bo były te trzy części w namiocie zgromadzenia. Den Vorhof, da stand der Altar, der Brandopferaltar. Tam po pierwsze był dziedziniec, na którym stał ołtarz całopalny. Das Heiligtum. Miejsce święte. Und das Allerheiligste. I miejsce najświętsze. Und es ist ein Bild von dem Himmel. I to jest właśnie obrazem nieba. Der Vorhof,
dziedziniec. Er zeigt uns den Himmel, so wie wir ihn sehen. Pokazuje nam niebo w sensie tak jak my je patrząc zewnętrznie widzimy. Und der Herr Jesus war erhöht von der Erde auf dem Kreuz. Pan Jezus został podwyższony od ziemi na krzyżu. Davon spricht der Brandopferaltar. O tym właśnie mówi nam ołtarz całopalny. Dann kommt das Heiligtum. Następnie właśnie miejsce święte. Der Himmel über dem sichtbaren Himmel. Czyli to niebo, które znajduje się ponad, powyżej tego widzialnego nieba, które my widzimy. Und dann kommt das Allerheiligste. I następnie miejsce najświętsze. Wo die Bundeslade stand. Tam, gdzie stała w namiocie zgromadzenia skrzynia, przymierza. Der Thron Gottes. Czyli tron Boży. Und der Herr Jesus ist, das sagt dieser Brief auch, durch die Himmel gegangen. A więc Pan Jezus, to ten list nam mówi, przeszedł przez niebiosa w tym sensie. Und hat sich gesetzt zur Rechten Gottes. I usiadł po prawicy Bożej, czyli tronu. Und das wird hier zusammengefasst, er ist in den Himmel selbst gegangen. A więc wszedł do samego nieba. Er ist dort, wo Gott im Heiligtum thront. A więc jest tam, gdzie Bóg tronuje, w miejscu najświętszym. Und wir werden später lernen, dahin haben wir Zutritt. I później dowiemy się również z tego fragmentu, że również i my mamy tam wstęp. Der Schreiber zeigt jetzt drei wunderbare Gedanken. Więc pisarz pokazuje trzy wspaniałe myśli. Und diese drei wunderbaren Gedanken hängen zusammen mit einem Wort, das eine ähnliche Bedeutung hat. I te myśli łączą się z słowem jednym, które ma to samo znaczenie. Das im griechischen Text aber doch drei verschiedene Worte sind. Ale w greckim tekście są to trzy różne słowa. Einmal am Ende von Vers 24, da steht das Wort erscheinen. W 24. Um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Bei uns ist verwenden. Ja, das ist gut. Mhm. Das ist gut. U nas jest wstawiać, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Brat ma na myśli to wstawiać. On ma u siebie ukazać. Dieses Wort hat also etwas damit zu tun, dass ihm etwas sichtbar wird. A więc tu chodzi o to, że coś staje się widzialnego. Und man kann dieses Wort auch übersetzen mit Anzeige erstatten. I to można przetłumaczyć jako Anzeige, czyli wystawić ogłoszenie. Also wenn jemand zum Beispiel zur Polizei geht und eine Anzeige erstattet gegen einen anderen. Ja. Jakieś zgłoszenie też o czymś po prostu daje najaw po prostu. Das ist jetzt was Negatives. To jest może negatywny przykład. Das hat keiner so gerne. Bo brat podaje ten policyjny przykład, że ktoś daje do wiadomości jakąś rzecz, więc nie jest to pozytywny przykład. Aber hier ist es etwas ganz Positives. Ale tu jest coś pozytywnego przedstawione w tym słowie. Es ist das, was der Herr Jesus jetzt tut für uns. To jest coś, co Pan Jezus teraz dla nas czyni. Er tritt für uns vor Gottes Angesicht. Bo on wstępuje za nas przed Boże oblicze. Er selbst ist da vor Gott. On sam jest tam przed Bogiem. Und er verwendet sich für uns. I on stawia się za nami. Nicht um uns zu schaden. Nie aby nam szkodzić. Sondern um für unser Gutes einzutreten. Ale dla naszego dobra jest tam. Dann gibt's das ein ähnliches Wort in Vers 26. W 26. wierszu jest to podobne słowo. Der Herr Jesus ist einmal offenbart worden. Pan Jezus objawił się jeden raz, tu mamy w 26. Da geht's also auch darum, dass jemand etwas sichtbar macht. A więc to znowu jest ta myśl zawarta, że coś staje się widzialne. Aber hier meint das Wort, dass der Jesus etwas enthüllt hat, was man vorher nicht sehen konnte. Mm-hmm. Ale tu chodzi bardziej o to, że Pan Jezus odkrył coś, co wcześniej nie było widziane. Niemand hatte Gott jemals gesehen. Boga nikt nigdy nie widział. Und jetzt kam der Herr Jesus auf die Erde. Ale Pan Jezus oto przyszedł na ziemię. Und er hat Gott sichtbar gemacht. I ukazał Boga widzialnie. Er ist das Bild Gottes. On jest obrazem Boga. Er hat Gott enthüllt, wie sein Wesen ist. On dosłownie odkrył Boga, kim Bóg jest, jaka jest jego istota. Es geht also auch darum, etwas sichtbar zu machen. A więc chodzi o to, żeby właśnie ukazać coś widzialnie. Und es wird gezeigt, dass der Herr Jesus etwas gezeigt hat, wie die Sache wirklich ist. A więc pokazał tą rzecz, jaka ona w rzeczywistości jest. Er hat Gott offenbart, wie er wirklich ist. A więc objawił Boga, kim Bóg w istocie jest, w rzeczywistości. Und dann kommt noch ein drittes Mal ein ähnliches Wort. I po raz trzeci to podobne słowo tutaj występuje. In Vers 28 am Ende. W 28 wierszu pod sam koniec. Der Herr Jesus wird denen, die ihn erwarten, erscheinen.
że Pan Jezus ukaże się u nas jest po raz drugi. Czytamy, drugi raz ukaże się. Da geht es wieder darum, dass man ihn sehen wird. A więc po raz kolejny czytamy, że go się zobaczy. Jetzt sehen wir ihn nicht mit unseren, mit den Augen unseres Körpers. Bo teraz nie widzimy go oczyma naszego ciała. Aber es kommt der Augenblick, da wird man ihn sehen. Ale przyjdzie taka chwila, że będzie się go widzieć. Nun diese drei Worte, die eine ähnliche Sache beschreiben. A więc te trzy słowa, które jakby obrazują podobną rzecz, aber eben doch unterschiedliche Schwerpunkte haben, ale mają różne punkty, akcentują różne punkty. Zeigen einmal, was geschah, als der Herr Jesus als Mensch auf die Erde kam. Po pierwsze pokazują, co stało się, kiedy Pan Jezus przyszedł na ziemię. Sie zeigen zweitens, was der Herr Jesus jetzt in der Gegenwart im Himmel tut. Pokazują, co teraz obecnie Pan Jezus czyni w obecności Bożej. Und sie zeigen drittens, i po trzecie, dass er einmal wiederkommen wird. Że znowu po raz kolejny przyjdzie. Diese drei Punkte wollen wir uns etwas anschauen. I te trzy punkty chcielibyśmy właśnie teraz obejrzeć. Ich fange an in Vers 26. Ja rozpocznę 26 wierszem. Das ist chronologisch der erste Punkt. Bo chronologicznie patrząc, to jest pierwszy punkt. Der Herr Jesus ist einmal offenbart worden. Pan Jezus jest obecnie, objawił się raz. Und es war in der Vollendung der Zeitalter. I to u schyłku albo w dopełnieniu wieków. Ich glaube im Galaterbrief ist es in der Fülle der Zeit. Galatian 4 jest napisane, a gdy nadeszło wypełnienie czasu. Gott hatte den Menschen erprobt. Bóg wypróbowywał człowieka. Im Garten Eden. W ogrodzie Eden. Vor der Flut. Przed potopem. Nach der Flut. Po potopie. Als er Abraham herausrief. Jak powołał Abrahama. Unter Gesetz. Pod zakonem. Er hat den Menschen erprobt. Viele Jahrhunderte lang. Wypróbowywał człowieka przez wiele setek lat. Und es hat sich immer wieder gezeigt, kein Gerechter. I wciąż na nowo okazywało się, nie ma sprawiedliwego. Keiner, der es schafft, in eigener Kraft zu Gott zu kommen. Żadnego, który by osiągnął ten, to przyjście właściwe do Boga. Und jetzt war diese Zeit der Erprobung des Menschen vorüber. I ten czas wypróbowania człowieka zakończył się. Diese Zeit war beendet. Zakończył się. Und dann schickt Gott seinen Sohn. I wtedy posyła Bóg swojego syna. Der Herr Jesus wird Mensch. Pan Jezus staje się człowiekiem. Und macht Gott offenbar in dieser Welt. I objawia Boga w tym świecie. Und wofür kommt er? I po co on przychodzi? Zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Uczytamy właśnie dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Der Herr Jesus ist gekommen, um Gott zu offenbaren. Pan Jezus przyszedł, aby objawić Boga. Das ist großartig. To jest wielką rzeczą. Wenn wir ihn anschauen, wie er gelebt hat hier auf der Erde, jeśli go oglądamy, jak żył na tej ziemi, dann sehen wir, wie Gott ist. To widzimy, kim, jakim Bóg jest. In Liebe und Erbarmen. Jak w miłości i miłosierdziu. Aber auch in Licht und Gerechtigkeit. Ale również go oglądamy w światłości i sprawiedliwości. Aber wenn der Herr Jesus nur Gott offenbart hätte, ale jeśli Pan Jezus objawiłby tylko Boga, dann könnten wir immer noch nicht zu Gott kommen. To nadal nie moglibyśmy przyjść do Boga. Er hat auch am Kreuz auf Golgatha das Opfer gestellt. On oprócz tego na krzyżu złożył ofiarę. Das Opfer, das nötig war wegen der Sünde. A ofiara ta była konieczna z powodu grzechu. Und wie groß ist dieses Opfer? A jak wielką jest ta ofiara? Es reicht zur Abschaffung der Sünde. Ona wystarcza, czy w tym sensie jest wystarczająca dla zgładzenia grzechu. Ist das jetzt schon so? Ist die Sünde schon abgeschafft? A czy grzech jest faktycznie zgładzony? Nein, sie ist noch nicht abgeschafft. Jeszcze nie jest zgładzony. Guck doch mal in die Welt. Rozejrzyj się w świecie. Und sogar manchmal in unserem Leben als Gläubige. Ale nawet i w naszym życiu jako wierzących. Was unsere Stellung vor Gott angeht, jeśli chodzi o nasze stanowisko przed Bogiem, da sieht Gott keine Sünde mehr. To oczywiście Bóg nie widzi w grzechu żadnego. Wir sind vollkommen gemacht. Jesteśmy doskonałymi uczynieni. Das werden wir gleich sehen. To zaraz zobaczymy. Aber die Sünde ist noch nicht abgeschafft. Ale grzech nie jest usunięty. Das ist noch zukünftig. To jeszcze jest rzeczą przyszłą. Es kommt einmal die Zeit, da wird der Teufel und alle Verlorenen in dem Feuersee, in der Hölle eingeschlossen sein. Bo nastąpi ten czas, że diabeł i ludzie po prostu znajdą się na zawsze w piekle. Sie werden für immer vom Angesicht Gottes entfernt sein. Na zawsze oddaleni od oblicza Bożego. In dem Feuersee. W jeziorze ognistym. Und dann wird es einen neuen Himmel, eine neue Erde geben. I wtedy będzie nowa ziemia i nowe niebo. Und dann ist das erreicht, was hier gesagt wird. I to będzie osiągnięte, co tu czytamy właśnie. Die Abschaffung der Sünde.
zgładzenie albo usunięcie grzechu. Dann ist Gott endgültig fertig mit der Sünde. Wtedy Bóg jest w tym momencie zakończy kwestię grzechu. Und diese neue Schöpfung wird nie mehr beschmutzt werden durch die Sünde. I nowe stworzenie nigdy nie będzie skażone grzechem. So weit geht das, was der Herr Jesus am Kreuz getan hat. Tak daleko idzie właśnie te skutki następują ofiary Pana Jezusa. Sein Opfer reicht aus, dass einmal die Sünde abgeschafft sein wird. Jego ofiara jest wystarczająca, aby kiedyś raz na zawsze rozprawić się z grzechem. Von der Bedeutung ist das gleiche, was Johannes der Täufer sagte. To jest właśnie w tym znaczeniu, co mówi Jan Chrzciciel. Dann sah er den Herrn Jesus. On widzi Pana Jezusa. Da sagt er, siehe das Lamm Gottes. Oto Baranek Boży. Das die Sünde der Welt wegnimmt. Który gładzi grzech świata. Noch ist die Sünde der Welt nicht weggenommen. Jeszcze nie jest zgładzony grzech Sie świata. Sie umgibt uns noch auf Schritt und Tritt. Wszędzie i wobec nas otacza. Aber einmal wird die Sünde weggenommen sein. Ale kiedyś zostanie całkowicie grzech usunięty. Dafür ist der Herr Jesus einmal offenbart worden. Dlatego Pan Jezus raz został ukazany, objawił się. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt. I do drugiego punktu przejdźmy. Und der betrifft die Gegenwart, die Zeit jetzt, in der wir leben. I on dotyczy teraz obecnego czasu. Und das ist Vers 24b. I to jest 24 wiersz. Wofür ist der Herr Jesus im Himmel? Po co Pan Jezus jest teraz w niebie? Um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Aby teraz objawiać się przed obliczem Boga. Und was tut er dort? I co on tam czyni? Das lesen wir in Kapitel 7, Vers 25. W 7 rozdziale 24 wiersz przeczytajmy. Er lebt für immer, um sich für uns zu verwenden. Ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. 25 to jest. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Dobra, ma na myśli. Um für uns einzutreten, für uns zu bitten. Aby za nas prosić, wstawiać się dosłownie za nami. Und wir lesen das auch im Römerbrief in Kapitel 8. To samo mamy w Rzymian 8. List do Rzymian, 8 rozdział. Da schreibt Paulus in Vers 34, ja, Christus ist gestorben. W 34 wierszu pisze apostoł Jezus, który umarł. Aber das ist noch nicht alles. To nie wszystko. Er ist auch auferweckt. Więcej, zmartwychwstał. Und noch mehr. Który jest po prawicy. Er ist jetzt zur Rechten Gottes. Po prawicy Boga. Und noch mehr. Jeszcze więcej. Er verwendet sich für uns. Ten przecież wstawia się za nami. Nun, der Herr Jesus hat das Werk am Kreuz vollbracht. Pan Jezus dokonał dzieła na krzyżu. Aber er hat noch nicht Feierabend gemacht. Ale on nie, że tak powiem, zakończył to fajrantem w tym sensie. Und ich sage das mit aller Ehrfurcht. Ja mówię to z bojaźnią. Er ist im Himmel und er ist dort tätig. Bo on jest w niebie i jest nadal czynny. Er verwendet sich für uns. On używa, stawia się za nami. Ich finde das so bewegend in 2. Mose 21. Ja to bardzo takie uważam za poruszające, kiedy czytamy 2. Mojżeszową 21. Da sagt dieser Knecht, ich will nicht frei ausgehen. Bo tamten niewolnik mówi, ja nie chcę wyjść wolno. Und dann sollte sein Herr ihn an den Türpfosten stellen und ihm das Ohr mit einem Pfriem durchbohren. A jego pan ma go postawić u drzwi i przebić mu ucho. Und dieses durchbohrte Ohr war das Zeichen an diesem Mann. I to przebite ucho było tym widzialnym znakiem. Und wofür? Czego? Nochmal 7 Jahre dienen? Kolejnych 7 lat służby? Nein. Nie. Um zu dienen auf ewig. Że on będzie służył na zawsze. Der Herr Jesus hat sich für immer zum Diener gemacht. Pan Jezus na zawsze uczynił się tym sługą. Zu unserem Nutzen. Ku naszej korzyści. Das können wir nicht begreifen. Tego i tak nie możemy pojąć. Aber damit ist er jetzt beschäftigt. Ale tym on jest teraz zajęty. Gerade jetzt in diesem Moment. Teraz właśnie w tym momencie i również. Immer, jeden Augenblick. Zawsze, w każdej chwili. Er erscheint vor Gottes Angesicht für uns und vertritt uns, verwendet sich für uns. On staje przed Bogiem i stawia się za nami w każdym momencie, zastępując nas. Ich meine, das macht uns Mut. To właściwie daje nam takiej odwagi i też takiego dobrego nastawienia. Wir gehen hier im Leben durch manche Schwierigkeit. Bo przecież idziemy w życiu przez szereg trudności. Da ist auch manche Versuchung zur Sünde.
Jest wiele pokus ku złemu, ku grzechu. Aber wir müssen der Versuchung nicht nachgeben. Ale przecież my nie musimy ulec tym pokusom. Wir müssen in der Schwierigkeit nicht mutlos werden. I my nie musimy być w tych trudnościach załamani. Christus ist im Himmel tätig für uns. Er verwendet sich für uns. Bo Chrystus wstawia się po prostu za nami w niebie. Er ist übrigens nicht gekommen mit fremdem Blut. On nie przyszedł albo nie wszedł z obcą krwią. Nein, er hat sich selbst geopfert. On samego siebie ofiarował. Und so ist er jetzt im Himmel. I w ten sposób, w takim charakterze jest on teraz w niebie. Und dann kommt das dritte. I trzeci punkt. Und das ist das, worauf wir warten. I to jest to, czego oczekujemy. Der Schreiber sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Bo pisarz mówi w 27 wierszu, postanowione ludziom raz umrzeć. Und daran führt kein Weg vorbei. I nie ma innej drogi możliwej. Und jeden Tag gibt es den Beweis dafür. I każdego dnia właściwie doświadczamy tego. Jeden Tag findet eine Beerdigung statt. Bo właściwie nie ma dnia bez pogrzebu. Jeden Tag stehen Todesanzeigen in der Zeitung. Właściwie każdego dnia nowe klepsydry. Und ich frage mich, warum begreifen die Menschen es nicht? I dlatego właściwie nasuwa mi się pytanie, czemu tego ludzie nie pojmują? Dass der erste Teil von Vers 27 wahr ist, sehen sie jeden Tag. Bo to, co jest postanowione w 27 wierszu, widać codziennie. Und trotzdem lehnen sie den zweiten Teil ab. A mimo to, tą drugą część wiersza jakby odrzucają. Gott sagt, genauso wie es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben. Bo Bóg mówi, tak jak jest postanowione ludziom, że raz postanowione, że umrą. Genauso klar ist, danach kommt das Gericht. Tak samo w tym znaczeniu jest jasne, że potem jest sąd. Aber es gibt noch etwas, das ist genauso sicher. Ale jest jeszcze coś, co jest tak samo pewne. Und das ist Vers 28. To jest wiersz 28. Es ist auch genauso sicher. To jest tak samo pewne, dass der Herr Jesus wiederkommt. Że Pan Jezus przyjdzie ponownie. Und er wird solche auf dieser Erde haben, die ihn erwarten. I będzie miał takich na tej ziemi, którzy go oczekują. Und wenn wir diesen Vers beziehen auf uns, jeśli ten wiersz odniesiemy do nas, dann denken wir an das Kommen des Herrn Jesus zur Entrückung. To myślimy o przyjściu Pana ku pochwyceniu. Und es kann sein, dass er heute noch kommt. I może tak być, że przyjdzie jeszcze dziś. Und wir sind solche, die ihn erwarten. A my jesteśmy tymi, którzy go oczekują. Und wofür erwarten wir ihn? A po co go oczekujemy? Wir erwarten ihn zur Seligkeit oder zur Errettung. My oczekujemy go ku zbawieniu, ku szczęśliwości. Was bedeutet das? Co to oznacza? Wenn er kommt und uns zu sich ruft. Jeśli on przyjdzie, powołując nas do siebie, dann wird er uns herausnehmen aus alle Not, die es hier auf der Erde gibt. To on zabierze nas z tych wszelkich trudnych okoliczności na tej ziemi. Und er wird uns befreien von diesem Körper. Uwolni nas też z tego ciała, które mamy. Der zu tun hat mit Schwachheit und mit Sünde. Które to ciało ma do czynienia ze słabością, z grzechem. Der krank sein kann. Które potrafi chorować. In dem man Schmerzen haben kann. Przez to, że odczuwa ból. Er wird uns davon befreien. On od tego wszystkiego nas uwolni. Er wird uns umgestalten, gleichförmig mit seinem Leib der Herrlichkeit. On przemieni nas w takie ciało chwały, jak on posiada. Und er wird uns herausnehmen aus dieser Welt und zu sich bringen. I zabierze nas z tej ziemi, przenosząc do siebie. Und da gibt es gar nichts mehr, was uns noch irgendwie Mühe und Not und Schmerz macht. I nie będzie już więcej czegoś takiego, co sprawia nam ból, czy cierpienie, czy trudność. Dann werden wir den Herrn Jesus sehen, wie er ist. Wtedy zobaczymy Pana Jezusa takim, jakim jest. Und das erwarten wir. Tego oczekujemy. Was erwarten die Menschen dieser Welt? A co oczekują ludzie tego świata? Sie erwarten, dass die vierte Welle vorbeigeht. Oni oczekują, żeby czwarta fala w końcu przeszła. Oder dass die fünfte nicht so schlimm wird. Albo być może ta piąta nie była tak zła. Was die alles erwarten. Cóż oni takiego oczekują? Wir erwarten etwas viel besseres. My oczekujemy czegoś zdecydowanie lepszego. Der Jesus wird kommen. Pan Jezus przyjdzie. Und das ist so sicher. I to jest tak pewne. Wie es sicher ist, dass jeder Mensch stirbt. Że właśnie i to jest pewne, że każdy człowiek umrze. Wenn der Herr Jesus heute kommt. Gdyby Pan Jezus przyszedł dzisiaj, müssen wir nicht mehr durch den Tod. My już nie będziemy przechodzić przez śmierć. Aber es ist klar, wenn er nicht noch nicht kommt. Ale jest jasne, że jeśli jeszcze nie przyjdzie, dann gibt es keinen Weg am Tod vorbei. To nie ma odwołania od śmierci. Welche Sicherheit liegt darin, der Jesus wird kommen? Jakaż pewność leży w tym, Pan Jezus przyjdzie? Nun geht die Bedeutung dieses Verses noch weiter, als dass wir an das Kommen des Herrn Jesus
zur Entrückung denken. Ale jakby znaczenie tego wiersza posuwa się dalej, jakby nie zatrzymując się na samej kwestii pochwycenia. Wenn der Herr Jesus kommt zur Entrückung, wird uns zu sich nehmen in den Himmel und dann werden wir für immer bei ihm sein. Bo Pan Jezus, kiedy przyjdzie, aby nas pochwycić, będziemy zawsze już z nim w niebie. Hier auf der Erde wird eine schreckliche Zeit anfangen. Tu na tej ziemi rozpocznie się straszny czas. Viel schlimmer als das, was heute so passiert. O wiele gorszy niż obecnie się dzieje. Aber dann wird es auf der Erde auch solche geben, die das Evangelium des Reiches glauben. Ale będą na tej ziemi tacy, którzy uwierzą w Ewangelię Królestwa. Solche, die das ewige Evangelium annehmen. Również i tacy, którzy przyjmą wieczną Ewangelię. Und dann werden sie auch die Bibel lesen. I będą również czytać Biblię. Und dann lesen sie auch Hebräer 9, Vers 28. I dotrą również w czytaniu do takiego wiersza jak ten 28. Die Entrückung ist dann schon geschehen. Bo pochwycenie już będzie dużo wcześniej. Aber sie erwarten den Herrn Jesus, dass er kommt sichtbar auf die Erde. Ale oni będą oczekiwać Pana Jezusa, aż przyjdzie widzialnie na tą ziemię. Und auch für sie kommt er zur Errettung. I również i dla nich przyjdzie ku wyratowaniu, uzbawieniu. Er wird sie nämlich befreien von den Feinden und einführen in den Segen des tausendjährigen Reiches. Wyzwalając ich z tych wszystkich, od wszystkich wrogów i wprowadzić ich do tysiącletniego królestwa. Auch das umschließt dieser Vers 28. To również zawiera w sobie właśnie, czy obejmuje wiersz 28. Der Schreiber denkt an die Szene am großen Sühnungstag. Pisarz myśli też o tej scenie Wielki Dzień Pojednania. Wir können das nachlesen in 3. Mose 16. Czytamy o tym w 3. Mojżeszowej 16 rozdział. Aaron, der Hohepriester, ging ja hinein ins Allerheiligste. Aaron, ten arcykapłan, wchodzi do miejsca Najświętszego. Er musste mehrmals hineingehen. On musi kilka razy tam wtedy zuerst ging er mit dieser Pfanne und Handvoll Räucherwerk. Bo najpierw wchodzi z tą kadzielnicą i kadzidłem. Aber dann musste er das Blut sprengen für sich und seine Söhne, seine Familie. Najpierw potem musi jeszcze krew wnieść za siebie i swoich synów. Später musste er das Blut sprengen für das Volk. I dopiero później krew za lud. Und daran denkt der Schreiber, wenn er hier sagt, dass der Herr Jesus in den Himmel eingegangen ist, aber eben nicht mit fremdem Blut. Ale o tym właśnie myśląc, pisarz tutaj mówi, że Pan Jezus wszedł, ale nie z czyjąś czy obcą krwią. So wie damals der hohe Priester in das Allerheiligste ging, so ist der Herr Jesus jetzt in den Himmel eingegangen. Bo tak jak właśnie wtedy arcykapłan wchodził do tego miejsca najświętszego, tak i Pan Jezus teraz wszedł. Und wir, die wir zu dieser priesterlichen Familie gehören, i my, którzy teraz należymy do tej kapłańskiej rodziny, wir begreifen das. Możemy to pojmować. Mit den Glaubensaugen sehen wir ihn jetzt im Himmel. I przez wiarę widzimy go w niebie. Und wir verstehen, es ist alles gut gemacht. I rozumiemy, że wszystko jest należycie dokonane. Und wir haben auch Zutritt in dieses Heiligtum. I tak samo mamy przystęp do tego miejsca najświętszego. Aber das Volk Israel stand draußen. Ale lud izraelski stał na zewnątrz. Und es konnte nicht hineingucken in das Heiligtum. I nie wolno mu było patrzeć też do świątyni. Sie warteten, dass der hohe Priester wieder herauskam, nachdem er alles erfüllt hatte, was er tun musste im Heiligtum. Oni musieli czekać na zewnątrz, aż wszystko arcykapłan dokona i wyjdzie całkowicie na zewnątrz do nich. Und wenn er dann herauskam, i kiedy wychodził na zewnątrz, dann nahm er diesen Bock für Azazel, i wtedy brał tego kozła dla Azazela, er bekannte die Ungerechtigkeiten der Kinder Israel auf seinen Kopf, wyznawał wszystkie grzechy synów izraelskich, składając na jego kark, schickte ihn weg in die Wüste. I wypędzał go na pustynię. Und das spricht von dem Kommen des Herrn Jesus sichtbar aus dem Himmel wieder auf die Erde. I to właśnie mówi nam o tym widzialnym, ponownym przyjściu Pana Jezusa na tą ziemię. Dann werden die Glaubenden aus dem irdischen Volk ihn erkennen. Sie werden den sehen, den sie durchstochen haben. Wtedy właśnie zobaczą ci, będący wtedy na ziemi Pana Jezusa widzialnie przychodzącego, tego, którego kiedyś przebodli. Sie werden es begreifen, der damals am Kreuz gestorben ist. Wtedy pojmą to ten, który tu kiedyś umarł na krzyżu. Der ist in den Himmel eingegangen. Poszedł do nieba. Und er kommt jetzt wieder. I teraz przychodzi. Und er hat auch für uns alles gut gemacht. I wszystko dla nas czyni dobrze. Er hat auch unsere Ungerechtigkeiten getragen. I również nasze niesprawiedliwości wziął na siebie. Er wird auch für sie erscheinen zur Errettung. On dla nich się ukaże ku zbawieniu. Und er wird sie einführen in den Segen des tausendjährigen Reiches. I wprowadzi ich do błogosławieństw tysiącletniego królestwa. Vielleicht nehmen wir diese drei Gedanken mit nach Hause. Być może te trzy myśli możemy wziąć ze sobą do domu. Einmal offenbart in der Vollendung des Zeitalters. Kiedyś Pan Jezus ukazał się widzialnie w schyłku wieku. Der Jesus als Mensch auf die Erde gekommen, um Gott zu offenbaren und das Opfer zu bringen.
Przyszedł po to, aby Boga objawić i złożyć z samego siebie ofiarę. Zweitens, er verwendet sich jetzt in der Gegenwart vor Gott für uns. Teraz obecnie w niebie wstawia się za nami. Und drittens, er kommt einmal wieder. I po trzecie, kiedyś przyjdzie znowu. Und das ist unsere Erwartung. To jest nasze oczekiwanie. Jetzt kommen wir zu Kapitel 10. Do 10. rozdziału przejdziemy. Und der Schreiber macht eine Erklärung. Tutaj pisarz czyni pewne wyjaśnienie. Und er erklärt, dass die Opfer des Alten Testamentes niemals Sünden wegnehmen konnten. Objaśnia, że tak naprawdę ofiary starotestamentowe nigdy nie mogły usunąć trwale grzechów. Er sagt, das Gesetz und was darin angeordnet war, das war ein Schatten von der Wirklichkeit. Że zakon i wszystko, co w nim zawarte, był tak naprawdę cieniem rzeczy przyszłych. Ich frage mal euch, Jungs. Zapytam was, chłopaki, chłopcy. Stell dir mal vor, da ist eine, ich sag mal, eine schöne Uhr. Jest tam na przykład piękny zegar. Und die Sonne scheint. Zegar i teraz słońce pada na niego, świeci. Du hältst die Uhr hoch. Ty trzymasz ten zegar wysoko w ręce. Und unten auf dem Boden siehst du den Schatten von der Uhr. Ale tak naprawdę na ziemi widzisz cień po prostu padający. Was möchtest du lieber haben? Den Schatten oder die Uhr? Co wolałbyś prawdziwie mieć? Ten cień, który pada, czy ten rzeczywiście w ręce zegar? Was hättest du lieber? Co chciałbyś mieć? Natürlich würdest du antworten, die Uhr. Du traust dich jetzt nicht, aber das macht nichts. Może się obawiasz, czy tam zbraniasz powiedzieć, ale nie szkodzi, ale chyba wolałbyś ten zegar. Und wenn jemand sagen würde, mir reicht der Schatten. Ale jeśli by ktoś powiedział, no mi wystarczy ten cień. Dann würdest du sagen, der ist dumm. No to bym powiedział, chyba jest niemądry. Und genau das will der Schreiber deutlich machen. I to właśnie chce teraz pokazać pisarz. Wer die Wirklichkeit kennengelernt hat. Bo kto nauczył się tego, co rzeczywiste. Wer von Christus gehört hat. Kto słyszał o Chrystusie. Der ist dumm, wenn er zurückgeht zum Judentum. To jest niepoważny, jeśli wraca do żydostwa, czyli do tego, co było tylko obrazem. Warum sollte man den Schatten nehmen, wenn man die Wirklichkeit haben kann? Po co jest mi potrzebne odbicie czy cień, jeśli ja mam to, co jest rzeczywiste? Nun, dann sagt er, dieselben Schlachtopfer, die immer wieder, jedes Jahr wieder gebracht wurden, die konnten Sünden nicht wegnehmen. Te ofiary składane wciąż na nowo, po prostu nie mogły usunąć grzechów. Und die konnten auch den Opfernden nie vollkommen machen. I również tych ofiarujących nigdy nie mogły postawić w doskonałość. Und er sagt, das ist doch klar. I to jest jasne. Wenn sie die Sünden weggemacht hätten. Gdyby one usunęły grzechy. Wenn sie die hinzunahenden vollkommen gemacht hätten. Jeśli by uczyniły doskonałymi tych, którzy z nimi przychodzą. Dann hätten sie aufhören können. To by po prostu zaprzestano ich składać. Dann braucht man sie doch nicht mehr. To już nie byłyby w ogóle potrzebne. Aber sie fanden immer wieder statt. Ale wciąż na nowo przecież były składane. Und als dieser Brief geschrieben wurde. I kiedy ten list był pisany. Da stand der Tempel in Jerusalem noch. To jeszcze przecież stała świątynia w Jerozolimie. Sie hatten also den Beweis vor Augen. A więc mieli dowód tego przed oczyma. Jeden Tag wurden da noch Opfer gebracht. Wciąż jeszcze przecież na codziennie były składane ofiary. Also ist doch klar, sie können nicht Sünden wegnehmen. A więc było jasne, widoczne, że nie mogły usunąć grzechów. Sie können die, die hinzutreten, niemals vollkommen machen. I nigdy nie mogły w doskonałym stanie postawić tych, którzy je przynosili. Aber sollte das denn immer so bleiben? Czy miało tak zawsze, na zawsze pozostać? Nein, das nie. Sollte nicht immer so bleiben. Tak, nie miało być dalej. Der Schreiber sagt in Vers 3, in diesen Opfern ist jedes Jahr ein Erinnern an die Sünde. Bo trzeci wiersz nam mówi, przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. Und unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. Aber jetzt, ale teraz, wo der Herr Jesus das vollkommene Opfer gebracht hat. Kiedy Pan Jezus złożył tą doskonałą ofiarę, sind die, die an ihn glauben, to ci, którzy w niego wierzą, wirklich vollkommen gemacht. Są rzeczywiście doskonałymi. In Vers 2 steht am Ende, sie haben kein Gewissen mehr von Sünden. W drugim wierszu u nas niestety nie jest to tak napisane. Wir haben leider das nicht. Aber wie heißt das bei euch? Keine Bewusstsein der Sünden. Ah, okay. Mhm. A więc tu chodzi, że nie mają więcej obciążonego sumienia grzechami. Tak jest dosłownie w niemieckim. My mamy, nie mają żadnej świadomości grzechów. Mir kommt es nicht auf das Wort an, sondern auf die Sache. Mi nie chodzi tak specjalnie o to słowo, jak o tą rzecz, żebyśmy rozumieli. Was ist die Bedeutung?
Czy, co jest znaczeniem? Wer an den Herrn Jesus glaubt, kto wierzy w Pana Jezusa, muss nie mehr Angst haben, ins Gericht über seine Sünden zu kommen. Nie musi się po prostu już bać, lękać, że może stanąć pod sąd, przed sądem z powodu swoich grzechów. In diesem Sinn muss man kein Gewissen oder Bewusstsein von der Sünde mehr haben. W tym sensie po prostu nie musimy żyć jakby w takiej świadomości obciążenia naszego sumienia grzechami. Und das war beim Israeliten anders. Bo tego, to było niemożliwe u Izraelitów. Wenn er am nächsten Tag wieder sündigte, musste er wieder ein Opfer bringen. Bo znowu, kiedy kolejnego dnia zgrzeszył, musiał kolejną ofiarę i znowu przynosić. Aber wir dürfen wissen, ale my możemy wiedzieć, wir sind einmal gereinigt, że jesteśmy już raz na zawsze oczyszczeni. Wir haben nie wieder Angst, nie mamy już tego poczucia strachu, ins Gericht zu kommen unserer Sünde wegen, że znajdziemy się przed sądem z powodu naszych grzechów. Der Schreiber drückt das in Kapitel 9, Vers 9 ähnlich aus. 9 rozdział, 9 wiersz bardzo podobnie pisarz się wyraża. Das spricht er davon, dem Gewissen nach nicht vollkommen gemacht. Vielleicht habt ihr das auch etwas anders. Mm-hmm. Zu innerlichen Vollkommenheit. Genau, mm-hmm. Genau. Im Alten Testament konnte man nicht zu dieser Vollkommenheit kommen. A więc chodzi o to, że w 9 wierszu brat czyta 9 rozdział, gdzie mamy napisane, że nie można było dojść do tej wewnętrznej doskonałości po prostu. Aber jetzt wissen wir, wir sind vollkommen gemacht. Ale teraz czytamy, jesteśmy tymi doskonałymi. Bedeutet das, dass wir nicht mehr sündigen? A czy to oznacza, kiedy teraz o tym rozmyślamy, że my już nie grzeszymy? Leider zeigt uns unsere Praxis etwas anderes. Ale nasza praktyka niestety poświadcza co innego. Was meint Gottes Wort, wenn in diesem Kapitel jetzt erklärt wird, dass wir vollkommen gemacht sind? Co to więc oznacza, kiedy mówimy w tym rozdziale, że jesteśmy doskonałymi? Die Bibel zeigt uns unsere Stellung vor Gott. Biblia pokazuje nam nasze stanowisko przed Bogiem. Wie Gott uns sieht in Christus. Jak Bóg nas widzi w Chrystusie. Und da sind wir vollkommen gemacht. I właśnie w tym znaczeniu, w tym sensie jesteśmy doskonali. Weil durch das Opfer des Herrn Jesus alles gut gemacht ist. Ponieważ przez ofiarę Pana Jezusa wszystko jest dobrze, należycie uczynione. Und deswegen müssen wir auch nie mehr denken, dass wir doch noch ins Gericht kommen. Dlatego nie musimy już myśleć o tym, że my jednak przyjdziemy pod sąd. Was unser praktisches Leben angeht, sind wir nicht vollkommen. Jeśli chodzi rzeczywiście o takie nasze praktyczne życie, wykonanie tego, nie jesteśmy doskonali. Und da wird es auch keinen geben, der jemals vollkommen wird. I właściwie nie ma takiego pośród nas, żeby mógł powiedzieć, że jest doskonały. Aber was unsere Stellung vor Gott angeht. Ale nasze stanowisko, powtarzam, przed Bogiem. So wie Gott uns sieht in Christus. Tak jak Bóg nas widzi właśnie w Chrystusie. Da sind wir vollkommen. Jesteśmy w tym znaczeniu doskonali. Und das erklärt der Schreiber jetzt. I to właśnie tutaj pisarz objaśnia. Er hat gesagt, im Alten Testament war das nicht möglich. I mówi nam to, w Starym Testamencie nie było to możliwe. Und die Opfer im Alten Testament konnten niemals Sünde wegnehmen. I ofiary starotestamentowe nigdy nie mogły usunąć trwale grzechu. Aber das sollte nicht so bleiben. Ale tak nie miało pozostać. Und deswegen dürfen wir jetzt Zuhörer werden, einer Unterhaltung in der Ewigkeit vor der Zeit. I teraz jakby wprowadza nas jako słuchaczy, byśmy mogli przysłuchać się tej rozmowie, która odbyła się w wieczności. Wir sehen hier eine Unterhaltung zwischen göttlichen Personen. Bo widzimy tutaj rozmowę pomiędzy osobami bóstwa. Der Herr Jesus sagt, Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt. Pan Jezus mówi, nie chciałeś ofiar krwawych i darów. Natürlich hatte Gott sie angeordnet. Naturalnie były one zarządzone przez Boga. Aber sie konnten Sünden nicht wegnehmen. Ale nie mogły usunąć trwale grzechów. Und Gott wollte doch gerne das Problem der Sünde klären. Ale Bóg chciał rozwiązać kwestię grzechu. Und der Herr Jesus, der Sohn Gottes, er weiß diesen Gedanken, diesen Ratschluss, diesen Plan Gottes. I Pan Jezus jako Syn Boży znał tą myśl, ten zamiar, plan Boży. Und dann sagt er, einen Leib hast du mir bereitet. I teraz czytamy, aleś ciało dla mnie przysposobił. Hier wird in diesem kleinen Wort hast du mir bereitet. I w tym określeniu mi przysposobił, czy mnie przysposobił. Das Geheimnis der Jungfrauengeburt.
angedeutet. Znajdujemy już taką wzmiankę o tym narodzeniu Pana Jezusa z niewiasty, tym czystym. Gott hat dem Herrn Jesus diesen Leib, den Körper bereitet. Bo to Bóg zgotował Panu Jezusowi ciało. Und wie hat er das getan? Jak on to uczynił? Er hat ihn gezeugt durch den Heiligen Geist. Po prostu począł go przez Ducha Świętego. So wurde Maria, die Jungfrau, ohne einen Mann erkannt zu haben, schwanger. Dlatego Maria bez mężczyzny po prostu poczęła. Es ist das Wunder Gottes, dass er in ihr diesen Samen gezeugt hat. To był właśnie ten cud Boży, że Bóg sprawił to w tej niewiaście. Und so wurde der Herr Jesus zwar geboren von einer Frau, i Pan Jezus został zrodzony z niewiasty, aber gezeugt vom Heiligen Geist. Ale poczęty z Ducha Świętego. Ja, Gott hat ihm diesen Leib bereitet. To właśnie w ten sposób Bóg zgotował, przysposobił mu ciało. Nein, er hatte an den Opfern des Alten Testamentes kein Wohlgefallen. Nie było upodobania w ofiarach starotestamentowych. Aber da sagte Herr Jesus, siehe, ich komme. Ale oto Pan Jezus mówi, oto przychodzę. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Jak napisano o mnie w zwoju księgi. Das heißt, im ewigen Ratschluss Gottes stand es fest. A więc w tym odwiecznym postanowieniu Boga stało jasno. Und im Alten Testament ist es angekündigt. A w Starym Testamencie było to zapowiedziane. Und wofür kam er auf diese Erde? W jakim celu on przyszedł na tę ziemię? Um Gottes Willen zu tun. Aby wypełnić wolę Twoją, czytamy. Ja, der Herr Jesus wusste um dieses Problem, dass die Opfer des Alten Testamentes Sünde nicht wegnehmen konnten. Przecież Pan Jezus tak samo wiedział, że ofiary starotestamentowe nie mogły usunąć grzechów. Aber es war doch der Wille Gottes, das Problem der Sünde zu lösen. Ale było to wolą Bożą, aby rozwiązać kwestię grzechu. Es war doch der Wille Gottes, Menschen vollkommen zu machen. Było to wolą Bożą, aby uczynić człowieka doskonałym raz na zawsze. Und um diesen Willen Gottes zu tun, kam der Herr Jesus auf die Erde. I aby tą wolę Bożą wypełnić, Pan Jezus po to przyszedł na tą ziemię. Und er wusste, was das bedeutete. On wiedział, co to oznacza. Er wusste, dass er dafür am Kreuz sterben müsste. On wiedział, że dlatego będzie musiał umrzeć na krzyżu. Aber in voller Bereitwilligkeit sagt er, siehe, ich komme. Ale w tej pełnej gotowości mówi, oto przychodzę. Was für eine Herrlichkeit. Jakaż wspaniałość tutaj. Noch eine Einzelheit. Jeszcze taki szczegół. Wenn wir diesen Text in Psalm 40 lesen würden, gdybyśmy czytali ten Psalm 40, dann würden wir lesen, Ohren hast du mir bereitet. To znajdziemy tam takie określenie, uszy, zgotowałeś mi uszy. Wofür braucht man Ohren? Po co potrzebne nam są uszy? Nun, manche Menschen brauchen die Ohren, damit die Brille nicht runterfällt. Niektórzy potrzebują po to, żeby okulary nie spadały. Aber das ist nicht die eigentliche, der eigentliche Sinn von den Ohren. Ale to nie jest ten właściwy sens. Der eigentliche Sinn ist, dass man hört. Tym celem uszu, jak wiemy, jest po prostu słuch, czyli żeby słuchać. Gott möchte, dass das, was wir hören, dass wir das auch tun. I Bóg chce, aby to, co słyszymy, byśmy też czynili. Der Herr Jesus hat nicht nur Gottes Gedanken, Gottes Willen gehört. Pan Jezus nie tylko słuchał tego, co Bóg miał do powiedzenia, Bożych myśli, sondern er wollte ihn auch tun. Ale również chciał to czynić. Und dafür musste er Mensch werden. I dlatego musiał stać się człowiekiem. Dafür musste er einen Körper bekommen. Dlatego musiał otrzymać ciało. Und um als Mensch in diesem Körper leiden und sterben zu können. Aby właśnie w tym ciele cierpieć i ostatecznie umrzeć. Insofern passt das sehr gut. Na tyle właśnie to wszystko składa się w jedną całość. Ohren, um den Willen Gottes zu hören. Uszy, aby słuchać woli Bożej. Aber einen Leib, um diesen Willen dann auch zu tun. Ale ciało, aby pełnić tą wolę Bożą. Und darum geht es hier, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Aby wypełnić wolę Twoją. Oto właśnie o Boże chodzi tutaj. Ja, und so hat der Jezus das erste weggenommen. A więc pierwsze, czytamy dalej, usuwa. Den Schatten, das Gesetz. A więc cienie, zakon. Denn das konnte nichts zur Vollkommenheit bringen. To nie mogło doprowadzić do doskonałości. Und er hat etwas Neues aufgerichtet. I ustanawia nową rzecz. Und hat Gott völlig zufriedengestellt. Całkowicie zadowolił Boga. Und hat die Möglichkeit geschaffen, dass Menschen, die an ihn glauben, vollkommen gemacht werden. I sprawił tą możliwość, że ludzie wierzący w niego mogą stać się doskonałymi. Und das ist ja das, was dann in Vers 14 steht.
I to, co czytamy w wierszu 14, dass wir mit einem Opfer für immer vollkommen gemacht sind. W 14 wierszu czytamy, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych. Und blick, im Blick auf dieses Ergebnis des Werkes des Herrn Jesus für jeden, der an ihn glaubt, a więc patrząc na wynik tego dzieła Chrystusa, który dla każdego, kto w niego wierzy, werden uns jetzt drei Dinge gezeigt. Są pokazane trzy rzeczy. Das erste in Vers 10. Pierwsza w 10 wierszu. Es ist der Wille Gottes. Jest to wola Boża, durch den wir geheiligt sind. Przez którą jesteśmy uświęceni, czytamy. Das war Gottes Willen. To była wola Boża. Und diesen Willen Gottes hat der Herr Jesus ausgeführt. I tą wolę Bożą Pan Jezus wypełnił. Wir sind durch Gottes Willen geheiligt. My przez wolę Bożą jesteśmy uświęceni. Das zweite. Drugą rzeczą jest. Vers 10 geht's weiter. 10 wiersz dalej. Durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Und das wird wiederholt in Vers 14. Mit einem Opfer hat er vollkommen gemacht. Jedną ofiarą raz na zawsze i tak samo mamy w 14 raz na zawsze. Also erstens geheiligt durch den Willen Gottes. A więc uświęcony przez wolę Bożą. Zweitens uświęceni. Durch das Opfer des Herrn Jesus. Następnie właśnie przez ofiarę Pana Jezusa. Jetzt gibt's noch etwas Drittes. Jest jeszcze trzecia rzecz. In Vers 15. 15 wiersz. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. To poświadcza nam, czytamy, Duch Święty. Ist das nicht großartig? Czy to nie jest coś wielkiego? Die Sicherheit unseres Heils. Pewność naszego zbawienia. Diese großartige Wahrheit, dass wir für immer vollkommen gemacht sind. Ta wielka prawda, przez którą zostaliśmy doskonałymi uczynieni, hat eine dreifache Sicherheit. Ma trzy podstawy pewności. Erstens, es ist der Wille Gottes. Po pierwsze, było to wolą Bożą. Zweitens, es ist sichergestellt durch das Opfer des Herrn Jesus. Jest to zapewnione dzięki ofierze Pana Jezusa. Und drittens, es ist bezeugt durch den Heiligen Geist. I po trzecie, poświadczone przez Ducha Świętego. Die ersten beiden Punkte nennt der Schreiber schon in Vers 10. Pierwsze dwa punkty pisarz wymienia w 10 wierszu. Und jetzt möchte er seinen Gedanken noch einmal bekräftigen. I teraz chce jeszcze jakby wzmocnić swoją myśl. Und er fängt noch einmal an bei den Priestern im Alten Testament. I odnosi się jeszcze raz do kapłanów Starego Testamentu. Und er sagt, diese Priester stehen. I mówi, ci kapłani stoją. Zweitens, sie stehen täglich, also immer wieder, jeden Tag. Stoją codziennie, każdego dnia. Und bringen oft dieselben Schlachtopfer. I przynoszą te same, wiele razy te same ofiary. Und diese Opfer können Sünden nicht wegnehmen. Które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Also drei Punkte. A więc trzy punkty. Sie stehen, sie konnten also nie zur Ruhe kommen. Stać oznaczało w tym sensie, że nie mogli dojść do tego zaspokojenia. Sie mussten immer fort weitermachen. Wciąż musieli to czynić. Zweitens, sie mussten das Tag für Tag immer wieder machen. Musieli to czynić codziennie. Immer wieder dasselbe. Codziennie to samo. Und drittens, sie brachten Opfer, die konnten Sünden nicht wegnehmen. I te ofiary, które mimo że tak przynosili, nie mogły usunąć grzechów. Und jetzt sagt er in Vers 12. I w 12 wierszu teraz czytamy. Der Jesus steht nicht, er sitzt. Pan Jezus nie stoi, ale usiadł. Er hat sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Usiadł po prawicy Bożej na zawsze. Warum konnte der Priester im Alten Testament nicht sitzen? Dlaczego kapłan nie mógł usiąść w Starym Testamencie? Weil er immer wieder opfern musste. Ponieważ wciąż na nowo musiał składać ofiary. Warum kann der Herr Jesus sich zur Rechten Gottes setzen? Tak dlaczego Pan Jezus może usiąść po prawicy Bożej? Weil sein Werk ein für alle Mal vollbracht ist. Ponieważ jego dzieło raz na zawsze jest dokonane. Zweitens, der Priester muss immer wieder und die gleichen Opfer bringen. Po drugie, kapłan musiał przynosić, czytaliśmy codziennie te same ofiary. Und was steht in Vers 12? A co w 12 wierszu czytamy? Er hat ein Schlachtopfer für Sünden gebracht. A on jedną ofiarę za grzechy złożył. Und das dritte war, diese Opfer im Alten Testament konnten Sünden nicht wegnehmen. I po trzecie, ofiary starotestamentowe nie mogły usunąć grzechów. Aber der Jesus hat dieses eine Opfer gebracht für Sünden und das reicht zur Abschaffung der Sünde. I, ale ofiara Pana Jezusa wystarcza dla usunięcia grzechów. Dass der Herr Jesus sich gesetzt hat zur Rechten Gottes, że Pan Jezus zasiadł po prawicy Bożej, hat eine Konsequenz für Ungläubige, ma tak samo konsekwencje dla niewierzących, und hat eine Konsequenz für Gläubige, i ma również konsekwencje dla wierzących.
Die Konsequenz für Ungläubige steht in Vers 13. Konsekwencje dla niewierzących czytamy, o nich czytamy w 13 wierszu. Er wird sich einmal alle seine Feinde unterwerfen. Ponieważ kiedyś jego nieprzyjaciele staną się pod nóżkiem stóp jego. Sie werden der Schemel seiner Füße sein. Czyli jako to podłoże pod jego stopy. Und was ist die Konsequenz, die Auswirkung für die Glaubenden? A jakie konsekwencje są dla wierzących? Das steht in Vers 14. To czytamy w 14 wierszu. Sie wissen, ich bin für immer vollkommen gemacht. Oni wierzą, że są na zawsze doskonałymi uczynieni. Wenn wir wissen wollen, ob wir vollkommen sind. Jeśli my chcemy wiedzieć, czy jesteśmy doskonałymi, wo müssen wir hingucken? Gdzie musimy spoglądać? Auf den Herrn Jesus zur Rechten Gottes. Właśnie na Pana Jezusa po prawicy Bożej. Darin liegt unsere Sicherheit. W tym leży nasza pewność. Darin liegt unsere Gewissheit. W tym leży nasze zapewnienie. Wenn wir in uns hineinschauen, kriegen wir diese Sicherheit nicht. Bo kiedy będziemy patrzeć w samych siebie dosłownie, tej pewności nie nabędziemy. Wenn wir auf den schauen, der zu Rechten Gottes sitzt, ale jeśli patrzymy na tego, który jest po prawicy Bożej, dann verstehen wir sind für immer vollkommen gemacht. Wtedy rozumiemy, że jesteśmy na zawsze doskonałymi. Und eigentlich würde das doch reichen. I właściwie to by wystarczyło. Wir verstehen, es ist Gottes Wille. My rozumiemy, to jest Boża wola. Wir sehen, es ist garantiert durch das Opfer des Herrn Jesus. Jakby zagwarantowana przez ofiarę Pana Jezusa. Aber Gott gibt uns eine weitere Sicherheit. Ale Bóg daje nam dalszą pewność. Das ist das Zeugnis des Heiligen Geistes. To jest świadectwo czy poświadczenie Ducha Świętego. Dieses Zeugnis können wir nachlesen in Gottes Wort. To świadectwo możemy czytać w Słowie Bożym. Und hier benutzt der Heilige Geist, der Geist Gottes, einige Zitate aus dem Alten Testament. I tu Duch Boży przytacza nam kilka cytatów ze Starego Testamentu. Und in dem ersten Zitat in Vers 16, w pierwszym cytacie w 16 wierszu, da zeigt er diesen Punkt, dass Gott ein neues Herz schenkt, einen neuen Sinn. On tutaj mówi, że Bóg daje nowe serce, nowe zrozumienie, nowy sens. Im Alten Testament unter Gesetz, w Starym Testamencie pod zakonem, da richtete Gott das Gesetz an den Menschen, wie er ist, seit dem Sündenfall. On kierował swoje prawo do człowieka, który był po upadku w grzech. Und der gefallene Mensch kann Gottes Gesetz nicht halten. A przecież upadły człowiek nie był w stanie zachować zakonu prawa Bożego. Aber jetzt hat Gott eine Veränderung, etwas Neues geschenkt. Ale teraz Bóg sprawił zmianę. Ein neues Leben. Nowe życie dał. Und dieses neue Leben will gar nichts anderes als Gottes Gedanken tun. A nowe życie nie chce inaczej, jak tylko czynić Bożych myśli. Wir dürfen das heute schon wissen und besitzen. My możemy to dzisiaj wiedzieć i posiadamy je. Und Israel wird das in der Zeit des neuen Bundes auch erfahren. Ale Izrael doświadczy tego dopiero w czasie nowego przymierza. Und dann das zweite Zitat in Vers 17. W 17 wierszu czytamy kolejny cytat. Und da ist der Gedanke, dass er der Sünde nie mehr gedenken wird. A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Nun, das bedeutet nicht, dass Gott vergisst. To nie chodzi o to, że Bóg coś zapomniał. Gott vergisst nichts. Bóg nie zapomina niczego. Aber er wird das nie mehr herausholen, um es als Anklage zu verwenden. Ale on nigdy nie wyciągnie tego jako punkt oskarżenia po prostu. Wo hat Gott die Sünden hingeworfen? Gdzie Bóg odrzucił grzechy? Hinter seinen Rücken. Poza swoje plecy. Das heißt, er schaut sie nicht mehr an. Czyli w tym sensie nie widzi ich więcej. In die Tiefen des Meeres. W głębie morza. Michał sagt das. Michał to mówi. Und er wird sie nie mehr hervorholen. I nigdy nie da im wynurzyć się. Nein, Gott vergisst nicht. Nie, Bóg nie zapomniał. Aber er wird es nie mehr hervorholen. Ale nie wyciągnie tego na jaw. Das bezeugt uns der Heilige Geist. To poświadcza nam Duch Święty. Was für einen Frieden gibt uns das. Jakiś pokój daje nam to. Nein, wir müssen wirklich keine Sorgen mehr haben. Nie, my nie musimy się więcej martwić. Alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetragen. Wszystkie moje grzechy jego krew usunęła. Nicht nur die Sünden vor der Bekehrung. Nie tylko grzechy przed nawróceniem. Alle Sünden. Wszystkie grzechy. Auch die Sünden nach der Bekehrung. Również grzechy po nawróceniu. Auch die, die ich vielleicht morgen noch tue. Również i te, które być może jutro uczynię. Macht mich das leichtfertig? Czy to mnie czyni lekkomyślnym? Niemals. Nigdy. Es macht mich dankbar und glücklich.
To czyni mnie wręcz wdzięcznym i szczęśliwym. Und aus dieser Dankbarkeit und diesem Glück heraus werde ich alles daran setzen, nicht zu sündigen. A więc tej wdzięczności i tej szczęśliwości wszystko uczynię w tym kierunku, żeby nie grzeszyć. Aber niemals mit dem Gedanken, irgendwie besser vor Gott zu werden. Ale nigdy w tym sensie, żeby przez to być lepszym przed Bogiem. Wir sind vollkommen gemacht durch sein Opfer. Bo my jesteśmy doskonałymi, ale przez ofiarę. Und was vollkommen ist, kann man nicht besser machen. To, co jest doskonałe, nie można jeszcze ulepszać. Auch nicht durch ein noch so frommes Leben. Nie również i nie nawet przez pobożne życie. Aber weil wir dankbar annehmen dieses Geschenk. Ale jeśli my z wdzięcznością przyjmujemy ten prezent, vollkommen gemacht zu sein, będąc doskonałymi, werden wir mit großer Freude und auch mit Energie und Kraft und Hingabe für den Herrn Jesus leben wollen. Będziemy z oddaniem, szczęśliwością i energią dla Pana Jezusa chcieć żyć. Ja, wir wissen, wir haben Vergebung der Sünden. Tak wiemy, my mamy odpuszczenie grzechów. Und es ist kein Opfer für Sünden mehr nötig. A więc nie ma już tu w takim stanie potrzeby ofiary za grzech. Wunderbares Teil, wunderbare Sache in dieser christlichen Zeit. Cudowny dział, cudowna rzecz w tym chrześcijańskim czasie. Und dann hat das noch weitere Auswirkungen. Ale ma dalsze to następstwa. Wir haben nämlich Freimütigkeit. My mamy tą swobodę. In die Gegenwart Gottes zu treten. Tą właściwie taką wolność, swobodę przystępu do obecności Bożej. Im Heiligtum bei Gott zu sein. Aby być w świątyni przy Bogu. Und ihm zu dienen. I by mu służyć. Weiter aus dem Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 10, Vers 19 bis zum Schluss des Kapitels. Przeczytamy dalej list do Hebrajczyków, czyli rozdział 10 od wiersza 19 aż do końca rozdziału. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, od 19 wiersza. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków. O ileż sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego poteptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Wir haben gestern den großen Unterschied zwischen den Opfern des Alten Testamentes und dem Opfer des Herrn Jesus gesehen. Już wczoraj mogliśmy zobaczyć tą potężną różnicę pomiędzy ofiarami starotestamentowymi a ofiarą Pana Jezusa. Die Opfer im Alten Testament konnten niemals Sünden wegnehmen.
Ofiary starotestamentowe nigdy nie mogły skutecznie usunąć grzechów. Und deshalb musste es auch immer wieder neue Opfer geben. Z tego powodu właśnie musiały być wciąż na nowo składane. Aber durch das Opfer des Herrn Jesus am Kreuz auf Golgatha, ale przez ofiarę Pana Jezusa na krzyżu, er hat sich selbst geopfert, sich selbst gegeben, on sam siebie dał, können die Sünden weggetan werden. W ten sposób mogą grzechy zostać usunięte. Jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, erlebt Vergebung seiner Sünden. Kto wierzy w Pana Jezusa, przeżyje to przebaczenie grzechów. Wenn ich an den Herrn Jesus geglaubt habe, jeśli ja uwierzyłem w Pana Jezusa, dann vergibt Gott meine Sünden und er wirft sie hinter seinen Rücken. To Bóg przebacza moje grzechy i rzuca za siebie. Er wird sie nie mehr hervorholen. On nigdy ich więcej nie wyniesie na jaw. Das ist ein Angebot, das gilt für jeden Menschen. Ta oferta dotyczy każdego człowieka. Du darfst an den Herrn Jesus glauben. Ty możesz uwierzyć w Pana Jezusa. Wenn du einsiehst, ich selber, ich bin verloren. Jeśli zrozumiesz to, że jestem zgubiony. Aber ich glaube es, der Herr Jesus starb am Kreuz für meine Sünden. Ale jeśli wierzysz, że Pan Jezus umarł właśnie za twoje grzechy, dann vergibt dir Gott. To Bóg przebaczy ci te grzechy. Und er wird die Sünde nie mehr hervorheben, holen, um sie als Anklage gegen dich zu verwenden. I on już nigdy nie wspomni tych grzechów, aby zarzucić ci je względem ciebie. Das erklärt der Schreiber. I to objaśnia pisarz. Durch den Glauben an den Herrn Jesus. Przez wiarę w Pana Jezusa. Schenkt Gott uns Vergebung. Bóg daruje nam przebaczenie. Und wir sind vollkommen vor Gott. I jesteśmy uczynieni doskonałymi przed Bogiem. Und dafür hat er eine dreifache Sicherheit gegeben. I dlatego dał to trzykrotne zapewnienie. Erstens, so ist es der Wille, der Ratschluss Gottes. Po pierwsze, jest to wolą, zamiarem Bożym. Zweitens, es ist geschehen durch das Opfer des Herrn Jesus. Które zostało wypełnione przez ofiarę Pana Jezusa. Und drittens, es wird bezeugt vom Heiligen Geist durch das Wort Gottes. A po trzecie, jest poświadczane przez Ducha Świętego za pomocą Słowa Bożego. Wunderbare Botschaft. Cudowne poselstwo. Die, die an den Herrn Jesus glauben, jak ci, którzy wierzą w Pana Jezusa, die macht Gott vollkommen. Tych właśnie On czyni doskonałymi. Das sind die neuen Anbeter. To są ci nowi chwalcy, um die es in diesem Kapitel 10 geht. O których chodzi w tym 10 rozdziale. Vollkommen gemacht durch das Werk des Herrn Jesus am Kreuz auf Golgatha. Doskonałymi uczynieni przez dzieło Pana Jezusa na krzyżu Golgoty. Heute haben wir drei Teile. Dzisiaj mamy trzy części. Im ersten Teil geht es um das, was diese neuen Anbeter tun dürfen. Pierwsza część zajmuje się tym, co mogą czynić ci nowi chwalcy. Das sind die Verse 19 bis 25. To są wiersze od 19 do 25. Im zweiten Teil gibt es ein ganz ernstes Wort an tote Bekenner. Ale druga część kieruje poważne słowa do martwych wyznawców. An solche, die wissen, dass der Herr Jesus das vollkommene Opfer gestellt hat. A więc do tych, którzy wiedzą, znają tą ofiarę Pana Jezusa, die es aber für sich nicht angenommen haben. Ale nie przyjęli jej osobiście dla siebie. Sie werden ganz ernst gewarnt. Oni są bardzo poważnie tutaj ostrzegani. Das sind die Verse 26 bis 31. To są wersety od 26 do 31. Und im dritten Teil geht es um Ermutigung für die Glaubenden. Ale od kolejny fragment mówi nam o tej zachęcie dla wierzących. Der Weg des Glaubenden über diese Erde ist nicht ohne Schwierigkeiten. Bo droga wiary przez ten świat nie jest pozbawiona trudności. Aber es ist ein Weg, auf dem ihm Hilfe zur Verfügung steht. Ale jest to droga, na której stoi Boża pomoc do dyspozycji. Das ist die Ermutigung für die Glaubenden in den Versen 32 bis 39. I od 32 do 39 wiersza czytamy tą zachętę właśnie w tym zakresie. Denken wir erst etwas nach über dieses wunderbare Vorrecht derer, die vollkommen gemacht sind. Ale pomyślmy teraz przez chwilę o tym przywileju tych, którzy są uczynieni doskonałymi. Wenn wir das tief ins Herz fassen, dass wir vollkommen gemacht sind durch das Opfer des Herrn Jesus. Jeśli rzeczywiście to uchwycimy w głębi serca, że jesteśmy uczynieni doskonałymi przez ofiarę Pana Jezusa, dann haben wir Freimütigkeit, to wtedy mamy tą swobodę, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Tą wolność, by wejść w obecność Bożą. Möchte das gerne noch dazu sagen. Chciałbym jeszcze coś dopowiedzieć do tego. Diese Vollkommenheit liegt nicht in uns als Person. Ta doskonałość nie jest oparta, czy nie leży w nas samych jako osoby. Sondern es ist das, was Gott aus uns gemacht hat durch Gnade. Lecz to, co Bóg uczynił z nas przez łaskę. Er hat uns genommen. On nas wziął. Und geheiligt. Uświęcił.
reserviert für sich. Czyli zarezerwował dla siebie. Er hat uns vollkommen gemacht. On nas uczynił doskonałymi. Er sieht den Glaubenden jetzt in Christus. I teraz widzi wierzącego w Chrystusie. Und in Christus ist nur Vollkommenheit. A w Chrystusie jest tylko doskonałość. Das ist das, wie Gott uns sieht. To właśnie w taki sposób nas Bóg widzi. Wie gesagt, das ist nicht etwas, das wir in uns selbst sind. To nie chodzi o to, że my sami w sobie tacy jesteśmy. Sondern es ist Gottes Geschenk aus Gnaden. To jest Boży prezent z łaski. Aber wenn dir jemand etwas schenkt, ale tobie, jeśli ktoś coś podaruje, was machst du dann? Co ty z tym robisz? Er gibt sich viel Mühe, er zahlt einen hohen Preis und er gibt dir ein schönes Geschenk. Zadaje sobie ktoś trudu, dużo, płaci za to dużą kwotę i tobie ten prezent zakupiony daje. Dann stellst du es in die Garage. To co, bierzesz to do garażu, chowasz? Machst das Tor zu. Zamykasz drzwi und kümmerst dich um andere Sachen. I nic cię to nie obchodzi, zajmujesz się innymi rzeczami? Nein, das wirst du nicht tun. To nigdy nie uczynisz chyba tak. Du wirst dieses Geschenk annehmen. To po prostu przyjmiesz ten prezent. Du wirst es auspacken. Rozpakujesz go. Du wirst es dir genau anschauen. Obejrzysz sobie go dokładnie. Du wirst dich darüber freuen. I będziesz się z tego cieszył. Und du wirst danke sagen. I powiesz dziękuję. Und so hat Gott uns dieses Geschenk gemacht. Tak właśnie Bóg dał nam ten prezent. Dass wir vollkommen sind in Christus. Że jesteśmy doskonałymi w Chrystusie. Und das dürfen wir auspacken. I to możemy rozpakować. Damit wir es verstehen. Abyśmy rzeczywiście to rozumieli. Dürfen darüber nachdenken, wie sehr Gott uns beschenkt hat. Możemy o tym rozmyślać, jak Bóg nas łaskawie obdarował. Und dann haben wir den tiefen Wunsch, ihm dankbar zu sein. I wtedy rodzi się to głębokie życzenie powiedzenia mu dziękuję. Gott hat uns vollkommen gemacht. Bóg uczynił nas doskonałymi. Das ist sein Geschenk an uns. To jest prezent Jego wobec und nas. Jetzt gehen wir zu ihm. I teraz idziemy do Niego. Und wir haben vollen Mut, Freimütigkeit dazu. I mamy tą pełną swobodę, ten pełen przystęp. Wir wissen, Gott hat uns passend gemacht für seine Gegenwart. Bo Bóg uczynił nas pasującymi dla swojej obecności. Und da gehen wir zu ihm und sagen, ich möchte bei dir sein. I przychodzimy do Niego mówiąc, chcę być przy Tobie. Ich möchte dir danke sagen für das, was du geschenkt hast. Chcę Ci powiedzieć dziękuję za to, co uczyniłeś. Und ich staune darüber, dass du einen solchen Plan in deinem Herzen hattest. I podziwiam ten plan twój w sercu, że miałeś taki. Und dafür bete ich dich an. I za to cię uwielbiam. Nun, das ist das Thema ab Vers 19. To jest właśnie tematem od 19 wiersza. Der Schreiber sagt, wir haben Freimütigkeit. Pisarz pisze, mamy tą ufność, tu pisze. Weil wir vollkommen gemacht sind. Ponieważ jesteśmy doskonałymi. Wir dürfen ins Heiligtum eintreten. Możemy wejść do świątyni. In den Himmel. Do samego nieba. Natürlich nicht mit unserem Körper. Nie chodzi o nasze ciało w tym momencie. Das wird erst bald sein. To się stanie dopiero wkrótce. Aber in Gedanken, im Geist dürfen wir jetzt schon in den Himmel gehen. Ale w myślach, w duchu naszym możemy przenieść się do nieba. Dahin, wo Gott ist. Tam, gdzie jest Bóg. Dahin, wo der Herr Jesus zur Rechten Gottes ist. Tam, gdzie jest Pan Jezus po prawicy Bożej. Dürfen uns in Gedanken dort aufhalten. Tam możemy przebywać naszymi myślami. Dürfen bei Gott sein. Możemy być przy Bogu. Im Heiligtum. Właśnie w świątyni. Wir dürfen das jeden Tag tun. Możemy to codziennie osobiście czynić. Wenn wir beten, jeśli my modlimy się, sind wir im Heiligtum. Jesteśmy w świątyni. Wir reden mit Gott im Heiligtum. My rozmawiamy z Bogiem w świątyni. Wir dürfen einfach zu ihm gehen, sagen, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Możemy wprost do Niego się zwrócić słowami, chcę mieć z Tobą społeczność. Dürfen es genauso sagen, ich möchte bei dir sein und dann schlagen wir die Bibel auf und lesen, was er uns zu sagen hat. To mówiąc do Niego możemy otwierać właśnie Słowo Boże i przemawiać, żeby to Słowo przemawiało do nas. Ganz bewusst zu Gott gehen. Całkowicie świadomie zwrócić, iść do Boga. Wir dürfen es auch gemeinsam tun. Możemy to wspólnie też czynić. Und es gibt besondere Gelegenheiten, wo wir gemeinsam im Heiligtum sein dürfen. I są takie szczególne chwile, gdzie my wspólnie możemy być w świątyni. Wenn wir als Versammlung zusammen sind, um das Brot zu brechen. Kiedy jesteśmy jako zgromadzenie zebrani, aby łamać chleb. Wenn wir als Versammlung zusammen sind zur Auferbauung. Jeśli jesteśmy jako zgromadzenie zebrani, by nas ku zbudowaniu. Wenn wir als Versammlung versammelt sind zum Gebet. Jeśli jako zgromadzenie jesteśmy zebrani na modlitwę, dann gehen wir gemeinsam ins Heiligtum. To idziemy, jakby wchodzimy wspólnie do świątyni. Und dazu haben wir Freimütigkeit. I do tego mamy swobodę przystępu. Und Gott lädt uns ein. Bóg nas zaprasza. Lasst uns hinzutreten. Przystąpcie, mówi do nas. Wir wollen diese Möglichkeit, die Gott uns geschenkt hat, wirklich nutzen. My tą możliwość, którą nam Bóg podarował, chcemy wykorzystywać. In einem Sinn sind wir in Christus sowieso im Heiligtum, im Himmel. W pewnym sensie, będąc już w Chrystusie, jesteśmy tak naprawdę już w świątyni, w niebie. Aber hier ist die Blickrichtung des Briefes.
Ale tu spojrzenie tego listu kieruje się wir leben auf der Erde, na to, że żyjemy na tej ziemi, und wir haben diesen Zugang zu Gott. Ale mamy ten przystęp do Boga. Warum haben wir diesen Zugang? Dlaczego mamy ten przystęp do Boga? Wir haben diese Freimütigkeit durch das Blut Jezu. Bo ten wstęp zapewnia nam krew Chrystusa. Weil der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Ponieważ Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty. Weil er sein Leben gab für uns. Ponieważ on dał swoje życie za nas. Weil er den Tod als Lohn der Sünde an unserer Stelle geschmeckt hat. On zasmakował tej śmierci po prostu jako zapłatę za grzech. Deshalb sind wir gereinigt, gewaschen. Dlatego my jesteśmy oczyszczeni, obmyci. Auf welchem Weg treten wir herzu? W jaki sposób my przystępujemy do Boga? Es ist ein neuer und lebendiger Weg. To jest nowa i droga, droga nowa i żywa. Neu, das heißt, hat nichts zu tun mit dem, was im Alten Testament steht. Nowa oznacza taka, że nie ma nic do czynienia ze starotestamentowym. Nicht in Verbindung mit dem Gesetz. Nie w połączeniu z zakonem. Nicht in Verbindung mit den Opfern des Alten Testaments. A więc nie w połączeniu z ofiarami starotestamentowymi. Nein, es ist ein neuer Weg. Nie, to jest nowa droga. Dieses Wort neu kann man auch über setzen mit gerade geschlachtet. To słowo nowe możemy przetłumaczyć jako dopiero co utorowana, w sensie zabita. Und da verstehen wir, warum es ein neuer Weg ist. Dlatego rozumiemy lepiej, dlaczego nowa. Weil er auf dem Opfer des Herrn Jesus beruht. Ponieważ ona opiera się na ofierze Pana Jezusa. Weil er geschlachtet wurde und deshalb gibt es diesen neuen Weg. Ponieważ on został zabity i dlatego otwiera tą nową drogę. Es ist auch ein lebendiger Weg. I to jest też żywa droga. Der Herr Jesus lebt. Pan Jezus żyje. Er ist nicht nur geschlachtet worden. Nie tylko został zabity. Nicht nur gestorben. Nie tylko umarł. Er lebt. On żyje. Und wir haben Leben aus Gott. A my mamy życie z Boga. Und die, die Leben haben, dürfen diesen Weg gehen. I ci, którzy mają to życie, mogą tą drogą wejść. Ein neuer und lebendiger Weg. Dlatego nowa i żywa droga. Für die, die Leben aus Gott haben. Dla tych, którzy mają życie z Boga. Aber in neu und lebendig liegt noch ein Gedanke. Ale w tym określeniu nowa i żywa jest jeszcze jedna myśl zawarta. Es liegt der Gedanke darin, dass das frisch und lebendig ist. Jest zawarta ta myśl, że to jest taka świeża i żywa. Ich mach mal ein Beispiel aus der Familie. Ja to zobrazuję na przykładzie z rodziny. Ihr wisst ja, wir haben vier Kinder. Jak wiecie, mam czworo dzieci. Und was interessant ist, co jest interesujące w tym, wenn es beim Abendessen ganz frisches Brot gab, kiedy na kolację mamy całkiem świeży chleb na stole, hatten die Kinder viel mehr Hunger, to dzieci mają o wiele większy głód, als an einem Abend, wo es altes Brot gab. W porównaniu z innym wieczorem, kiedy jest starszy chleb na stole. Ist das bei euch auch so? Czy u was też tak to jest? Vielleicht ist bei euch auch so gewesen. Może być, może też to przeżyliście. Das macht uns deutlich. To pokazuje nam wyraźnie. Diesen Weg ins Heiligtum. Ta droga do świątyni. Das ist eine Sache, die da frisch, lebendig für uns sein, dass wir glücklich in diese Gegenwart Gottes gehen. Gerne, immer wieder. To pokazuje nam tą właśnie tą świeżość, tą żywość tej drogi, która prowadzi nas do Boga i wciąż na nowo chcemy właśnie nią, z nią wchodzić. Es soll keine Sache sein, an die wir uns gewöhnen. To nie jest też rzecz, do której się tak po prostu przyzwyczajimy. Die irgendwie alt und abgegriffen für uns wird. Która jakby utraci nieco na wartości i staje się dla nas taką już starą. Nein, es darf wirklich immer wieder eine neue, schöne, herrliche, frische Sache sein. To jest cudowna, wspaniała, nowa rzecz, która jest dla nas tą kosztowną wartością. Nun, diesen Weg, den gehen wir nicht als Erste. I tą drogą my nie idziemy też jako pierwsi. Der Herr Jesus hat diesen Weg eingeweiht. On tą drogę utorował, Pan Jezus. Man könnte auch sagen, er hat ihn in Gebrauch genommen. On użył tej drogi, można powiedzieć. Wenn eine Autobahn gebaut wird, jeśli jest budowana autostrada, dann ist sie gesperrt für den Verkehr. To jest zablokowana dla ruchu drogowego. Irgendwann wird das Band durchgeschnitten. Ale w pewnym momencie w końcu ta taśma zostaje przecięta. Und dann darf zum ersten Mal ein Auto daherfahren. I po raz pierwszy może przejechać po niej samochód. Und das weit die Autobahn ein, das nimmt sie in Gebrauch. A więc jakby bierze w użycie to auto, tą autostradę. Danach dürfen alle anderen Autos auch fahren. I następnie kolejne auta mogą po niej jechać. So hat der Herr Jesus uns diesen Weg eingeweiht. Tak właściwie utorował tą drogę właśnie nam Pan Jezus. Durch den Vorhang hin, das ist sein Fleisch. Przez zasłonę, a to oznacza jego ciało. Es bedeutet, er ist als Mensch in den Himmel gegangen. Czyli jako człowiek wstąpił do nieba.
als Mensch, mit seinem Körper, dem Herrlichkeitsleib, ja. Jako człowiek, w swoim ciele, tym uwielbionym ciele, naturalnie. Aber er ist als Mensch in den Himmel gegangen. Ale jako człowiek wstąpił do nieba. Und er ist jetzt dort im Heiligtum. Jest tam teraz w świątyni. Und jetzt dürfen wir auch dort eintreten. I teraz my możemy przystępować tam. Ja, er hat uns diesen Weg eingeweiht. To on tą drogę nam utorował. Der Schreiber macht hier wieder einen Vergleich mit dem Alten Testament. Pisarz znowu tu robi porównanie ze Starym Testamentem. Da gab es einen Vorhang. Bo była tam zasłona. Und dieser Vorhang trennte das Heilige von dem Allerheiligsten. A jak wiemy, zasłona odgradzała miejsce święte od Najświętszego. Es war ein wunderschöner Vorhang. Była to piękna zasłona. In Kunstweberarbeit gewirkt. Pełnej sztuki praca. Vier Farben. Cztery kolory. Blauer Purpur. Niebieska purpura, roter purpur, czerwona purpura, karmazyn, Lysus, i bisior. Cherubim waren eingewebt. Cherubini byli wpleceni w to. Und dieser Vorhang ist ein Bild von dem Herrn Jesus in seiner Herrlichkeit als Mensch. Ja, ta zasłona jest obrazem chwały Pana Jezusa jako człowieka. Er war der Mensch vom Himmel. On był człowiekiem z nieba. Blauer purpur. Niebieska purpura. Er war der wirklich König ist. On był tym, który rzeczywiście jest królem, czyli czerwona purpura. Er war der reine, heilige, vollkommene Mensch. On był czystym, świętym, doskonałym człowiekiem. Bysus. Bisior. Weißer Bysus. Biały bisior. Und er war auch der vollkommene Diener. Ale też był doskonałym sługą, der sich so tief erniedrigt hat. Który tak się głęboko uniżył. Karmesin. Karmazyn. Er hat in allem die Heiligkeit Gottes, der Heiligkeit Gottes genüge getan. On we wszystkim uczynił zadość uczynienie świętości Bożej. Die Cherubim, Wächter der Heiligkeit Gottes. Ci cherubini to są ci stróże świętości Bożej. Und dann hat der Herr Jesus dieses sein vollkommenes Leben gegeben. Tak właśnie Pan Jezus oddał swoje doskonałe życie. Aber er ist auch auferstanden. Ale również jest zmartwychwstał. Und als Mensch in den Himmel gegangen. I wstąpił do nieba jako człowiek. Und so hat er uns diesen Weg eingeweiht. I w ten sposób utorował nam tą drogę. Vielleicht liegt sogar auch noch eine Anspielung darin. Może jest jeszcze w tym leży takie nawiązanie czy odniesienie. Was geschah, als der Herr Jesus am Kreuz starb? Bo co stało się, kiedy Pan Jezus umarł na krzyżu? Da zerriss der Vorhang im Tempel. Czytamy, że zasłona świątyni rozerwała się na dwoje. Und er zerriss von oben nach unten. Rozerwała się od góry aż do dołu. Nicht von unten nach oben. Nie od dołu do góry. Es war etwas, das Gott hat. Etwa? Etwas, das Gott bewirkt hat. To było coś, co Bóg sprawił. Er hat den Weg frei gemacht. On utorował tą drogę. Ich glaube nicht, dass das die erste Bedeutung hier ist. Nie sądzę, że to jest pierwszym znaczeniem tego fragmentu. Aber vielleicht liegt dieser Gedanke auch darin. Ale być może i ta myśl jest tutaj zawarta. So hat der Herr Jesus uns also diesen Weg eingeweiht. A więc tą drogę nam poświęcił, utorował Pan Jezus. Aber noch mehr. Ale jeszcze więcej. In Vers 21 steht. W 21 wierszu czytamy. Er ist jetzt dieser große Priester über das Haus Gottes. On jest teraz tym arcykapłanem nad domem Bożym. Und weil er dort im Himmel ist, als dieser große Priester. I teraz jako ten wielki kapłan, który jest w niebie, dürfen wir Freimütigkeit haben, auch dorthin zu gehen. Mamy tą swobodę przystępu również tam wejść. Auch dafür, um diesen Zutritt zum Heiligtum zu haben, brauchen wir den Herrn Jesus. Również i po to, by mieć ten przystęp do nieba, potrzebujemy Pana Jezusa. Wir haben das eben gesungen. Ich brauche dich alle Zeit. Dopiero co śpiewaliśmy. Potrzebuję Cię zawsze. Er hat uns diesen Weg frei gemacht. On utorował nam tą drogę. Und er ist dort. I on jest tam. Wenn wir ins Heiligtum gehen, begegnen wir ihm, dem Herrn Jesus, unserem großen Priester. I kiedy my kierujemy się do świątyni, spotykamy się z nim, naszym arcykapłanem. Und jetzt kommt die Einladung. I teraz jest kierowane to zaproszenie. Lasst uns hinzutreten. Wejdźmy. Dieses lasst uns ist dieser Appell, dieser Ansporn. To wejdźmy to jest takim apelem, taką zachętą. In der christlichen Zeit sagt die Bibel nicht, du musst, du sollst, du darfst nicht. Bo w Nowym Testamencie Biblia nie mówi, tu musisz, ty masz, ty powinieneś. Aber Gott zeigt uns, was er uns geschenkt hat. Ale Bóg pokazuje nam, co nam podarował. Und dann spornt er uns an, lasst uns hinzutreten. I pobudza nas ku temu, wejdźmy, chciejmy wejść. Und ich möchte dich jetzt fragen. Chciałbym cię teraz zapytać. Warst du heute schon im Heiligtum? Byłeś dzisiaj w świątyni? Warst du diese Woche schon im Heiligtum? A czy w tym tygodniu w ogóle byłeś w świątyni? Jetzt Dienstagabend. Dzisiaj mamy wtorek wieczór. Waren wir diese Woche schon im Heiligtum? Czy już w tym tygodniu byliśmy w świątyni? Ich möchte dir eins sagen.
Jedno chcę powiedzieć. Sind die schönsten Momente im Leben, wenn wir im Heiligtum sind. To są najpiękniejsze momenty życia, kiedy jesteśmy w świątyni. Die Menschen glauben, es gibt so viele schöne Dinge. Ludzie myślą, jest tak wiele pięknych rzeczy. Ich muss das sehen, ich muss das erleben. A muszę to zobaczyć, muszę to przeżyć i doświadczyć. Ich muss den Film anschauen, ich muss diesen Urlaub machen. Muszę tam pojechać na urlop, ten film sobie obejrzeć. Aber es gibt keinen schöneren Ort für den Christen, für den Glaubenden, als im Heiligtum zu sein. Ale nie ma piękniejszego miejsca dla chrześcijanina, niż to, by być w świątyni. Und wir brauchen diese Augenblicke im Heiligtum. I my potrzebujemy właśnie tych chwil w świątyni spędzonych. In der Gegenwart Gottes. W obecności Bożej. Wo wir den Herrn Jesus anschauen, mit unserem Gott und Vater beschäftigt sind. Gdzie oglądamy Pana Jezusa, rozważamy Go i Ojca naszego. Dort werden wir verändert. Tam właśnie dokonuje się ta Dort zmiana z nami. Kraft, tam utrzymujemy siłę. Um dann im Alltag gehen zu können mit dem Herrn Jesus. Aby później w tym codziennym życiu iść z Panem Jezusem. Und Gott sagt, komm einfach, lasst uns hinzutreten. I Bóg mówi, wejdźmy po prostu, zechciejmy wejść. Wenn du an einen schönen Ort auf dieser Erde gehen willst, jeśli ty dochodzisz do jakiegoś pięknego miejsca na tej ziemi, dann musst du meistens viel Eintritt bezahlen. To zazwyczaj musisz zapłacić dużą opłatę wstępu. Aber im Heiligtum musst du keinen Eintritt bezahlen. Ale wstępując do świątyni nie musisz płacić opłaty wstępu. Da hat einer schon bezahlt. Bo już ktoś za to zapłacił. Und das ist der Herr Jesus. A to jest Pan Jezus. Im Kapitel 4 von diesem Brief, w czwartym rozdziale tego listu, da lesen wir, lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade. Przystąpmy do tronu łaski. Słowo Boże mówi. Es ist der gleiche Ort, der ist auch im Heiligtum. To jest to samo miejsce, tak samo w świątyni. Aber da gehen wir hin mit unseren Sorgen, mit unseren Nöten, mit unseren Anliegen, mit unseren Bitten. Ale tam przychodzimy z naszymi prośbami, z naszymi troskami, z naszymi problemami. Von diesen Bitten steht hier nichts. O tych prośbach tutaj nie czytamy. In Kapitel 10 geht es um etwas anderes. Bo w 10 rozdziale tego listu chodzi o coś innego. Da geht es darum, dass wir einfach zu Gott gehen, um bei ihm zu sein. Tu chodzi o to, byśmy rzeczywiście przyszli do Boga, by być u Niego. Und der Zusammenhang macht auch deutlich. A ten powiązanie tego pokazuje nam. Es geht darum, dorthin zu gehen, um Gott Anbetung zu bringen. O ten kontekst, który pokazuje nam, by być przy Bogu, czy z Bogiem i uwielbiać Go. Wie treten wir herzu? Jak przystępujemy? Da steht in Vers 22. 22 wiersz nam to mówi. Und Vers 22 zeigt zunächst einmal, was grundsätzlich wahr ist für den Gläubigen. Pokazuje nam to, co zasadniczo jest prawdą dla wierzącego. Der an den Herrn Jesus glaubt, ten, który wierzy w Pana Jezusa, der hat ein wahrhaftiges Herz. Ma prawdziwe serce. Gott hat ihm ein neues Herz, ein neues Leben geschenkt. Bóg dał mu nowe serce, nowe życie. Das haben wir in Vers 16 gestern betrachtet. To już w 16 wierszu żeśmy wczoraj widzieli. Er tritt hinzu in voller Gewissheit des Glaubens. On przystępuje w pełni pewności wiary. Durch den Glauben weiß er, ich bin vollkommen gemacht. Przez wiarę wie, ja jestem doskonałym. Er ist besprengt und gereinigt vom bösen Gewissen. Jest pokropiony i oczyszczony od złego sumienia. Und er ist gewaschen. Die Sünden sind abgewaschen. I grzechy ma oczyszczone. Das ist grundsätzlich wahr für den Glaubenden. To jest zasadniczo prawdą dla wierzącego. Nun, der Schreiber, der zieht ja immer die Parallele zum Alten Testament. A że pisarz tutaj często przytacza te odniesienia do Starego Testamentu. Und wir müssen jetzt 2. Mose 29 aufschlagen. I w tym celu musimy otworzyć sobie 2. Mojżeszową 29. Da geht es um die Priesterweihe. Tam chodzi o poświęcenie kapłanów. Und da finden wir diese beiden Punkte. I te dwa punkty tam znajdziemy. Einmal in Vers 4. Po pierwsze w 4. wierszu. 2. Mojżeszowa 29, 4. wiersz. Aaronowi zaś i jego synom każesz podejść ku wejściu do namiotu zgromadzenia i obmyjesz ich wodą. Sie sollten mit Wasser gewaschen werden. A więc mieli być obmyci wodą. Und wir haben hier gelesen, den Leib gewaschen mit reinem Wasser. I w naszym fragmencie czytaliśmy też o oczyszczeniu wodą czystą. Aber dann lesen wir auch 2. Mose 29, Vers 21. I dalej 2. Mojżeszowa 21, wiersz 21. Potem weźmiesz z krwi, która jest na ołtarzu i z oliwy namaszczenia i pokropisz Arona i jego szaty i jego synów i szaty jego synów z nim i będzie poświęcony on i jego szaty i z nim jego synowie i szaty jego synów. 29, pierwszy wiersz. Also, 29.
Aber, 9, 29? Ja, 2. Mose 29, Vers 21. No, no, wiersz 21. Tylko 29 rozdział. Also Aaron und seine Söhne sollten mit Wasser gewaschen werden. A więc Aaron, widzimy, jego synowie mieli być wodą obmyci. Und es sollte das Blut des Opfers auf sie gesprengt werden. I czytaliśmy o krwi, którą mieli być pokropieni. Und das sind die beiden Punkte, die wir hier in Hebräer 10, Vers 22 wiederfinden. I to są właśnie te punkty, które znajdujemy w naszym 22 wierszu naszego fragmentu. Einmal die Herzen besprengt. A więc po pierwsze serca skropione. Das erinnert an die Besprengung mit dem Blut. To przypomina nam o pokropieniu krwią. Und das durch das Blut sind wir gereinigt vom bösen Gewissen. I dlatego jesteśmy oczyszczeni od złego sumienia. Zweitens den Leib gewaschen mit reinem Wasser. I następnie oczyszczeni tą wodą czystą na ciele. Das ist mehr die äußere Seite. To jest jakby ta bardziej zewnętrzna strona. Herzen besprengt ist die innere Seite. Bo serce jest tą wewnętrzną stroną. Und Leib gewaschen ist die äußere Seite. A obmycie na ciele pokazuje tą zewnętrzną stronę. Unsere Sünden sind vergeben. Nasze grzechy są przebaczone. Wir sind gereinigt. Jesteśmy oczyszczeni. Wir finden auch beides, wenn wir an den Herrn Jesus denken. My obydwie rzeczy znajdujemy myśląc o Panu Jezusie. Nachdem er am Kreuz gestorben ist. Po tym jak zmarł na krzyżu. Dann nahm dieser Soldat den Speer und durchbohrte seine Seite. To żołnierz przebił włócznią bok jego. Und dann kam Blut. I wyszła krew. Und Wasser. I woda. Blut, durch das Sühnung geschieht. Krew, która mówi o przebłaganiu. Und Wasser, durch das Reinigung möglich ist. I woda, która mówi o możliwości oczyszczenia. Das ist das, was für den Glaubenden grundsätzlich wahr sind. To są fakty, które są istotne zasadniczo dla wierzącego. Wir sind innerlich neu gemacht. My jesteśmy wewnętrznie nowymi uczynieni. Aber wir sind auch gereinigt, geheiligt. Ale też jesteśmy oczyszczeni, uświęceni. Und deshalb sind wir passend für die Gegenwart Gottes. Z tego względu jesteśmy uczynieni dosłownie pasującymi do obecności Bożej. Das ist die erste Bedeutung von Vers 22. To jest to pierwsze znaczenie tego 22 wiersza. A wenn Gott uns so etwas zeigt, ale jeśli Bóg nam to pokazuje, dann hat es natürlich auch immer eine praktische Auswirkung. To zawsze ma to praktyczne następstwa. Und die praktische Auswirkung wird uns auch im Bild des Alten Testamentes gezeigt. I to praktyczne następstwo jest nam też pokazane w obrazie starotestamentowym. Wenn ein Priester damals in das Zelt der Zusammenkunft gehen wollte, bo jak kapłan wtedy chciał wejść do namiotu zgromadzenia, dann kam er zuerst am Brandopferaltar vorbei, to najpierw przechodził obok ołtarza całopalnego. Und da lernte er oder wusste er, grundsätzlich bin ich angenommen bei Gott durch das Opfer. To mógł doświadczać tego, że zasadniczo jest przyjęty przez Boga na podstawie ofiary. Aber dann kam er auch am Waschbecken. Ale później musiał przejść obok kadzielnicy. Und da musste er seine Hände, seine Füße waschen. I wtedy musiał umyć w niej swoje ręce i nogi. Und das ist die praktische Seite. I kadzie miedziana, przepraszam. I to jest ta praktyczna strona. Wenn wir in die Gegenwart Gottes treten, jeśli my wchodzimy w obecność Bożą, dann sind wir uns tief bewusst, dass wir dem heiligen Gott begegnen. To musimy być świadomi tego, że stoimy naprzeciw świętego Boga. Und dann wollen wir auch praktisch in unserem Leben das entfernen, was nicht in die Gegenwart Gottes passt. I chcemy oddalić z naszego życia to, co jest niepasujące do obecności Bożej. Und dann nehmen wir die Bibel, das Wasser. A więc bierzemy Słowo Boże, czyli wodę. Und bitten Gott, zeige mir durch dein Wort, was in meinem Leben nicht zu dir passt. I prosimy Boga, pokaż mi przez swoje Słowo, co w moim życiu nie pasuje do Twojej obecności. Und das, was er uns zeigt durch sein Wort. I to, co On pokazuje nam przez swoje Słowo. Das tun wir weg. To właśnie usuwamy. Wir sagen unserem Gott, vergib mir das, was in meinem Leben war, was dir nicht gefällt. Pokaż mi i przebacz mi to, co nie było właściwe w moim życiu, to, co ci się nie podoba. Und so möchten wir, przebacz mi to. Möchten wir uns reinigen. I chcemy się w ten sposób oczyścić. Um auch praktisch passend für die Gegenwart Gottes zu sein. Aby być w praktyczny sposób odpowiadającymi obecności świętości Bożej. Nochmal, die eigentliche Bedeutung von Vers 22 ist, dass wir grundsätzlich passend sind für Gottes Gegenwart. Jeszcze raz powtórzmy to, że my zasadniczo jesteśmy uczynieni pasującymi do obecności Bożej. Aber die praktische Konsequenz liegt so zwischen den Zeilen eben auch darin. Ale praktyczna strona jest tutaj też pomiędzy wierszami zawarta, żebyśmy to zauważyli. Es ist wirklich ein wunderbares Geschenk, dass wir so einfach in die Gegenwart Gottes treten können. To jest ten cudowny prezent, że my możemy po prostu przychodzić w obecność Bożą.
Ich weiß nicht, wie heißt euer Bundeskanzler in Polen? Ja, dokładnie nie wiem, jak nazywa się wasz premier. Warst du schon mal da? Morawiecki. Warst du schon mal da? Bei ihm? Byłeś już kiedyś u pana Morawieckiego? Versuch doch mal ihn zu besuchen. Spróbuj go odwiedzić. Klappt das? Uda się to? Wie lange musst du warten? Ile będziesz musiał czekać? Aber hier ist einer, der ist noch viel größer als dieser Mann. Ale tu jest ktoś, kto jest o wiele, wiele większy niż ten człowiek. Der große, allmächtige Gott. Ten wielki, wszechmocny Bóg. Und er lädt uns ein, du kannst jederzeit zu mir kommen. I zaprasza cię zawsze, możesz w każdym momencie przyjść do niego. Du kannst mir alles sagen, was dich bewegt. Możesz powiedzieć mi wszystko, co cię porusza. Und du kannst einfach bei mir sein, in meiner Gegenwart. Po prostu możesz być przy mnie, w mojej obecności. Und noch einmal, das sind herrliche Augenblicke. I no, jeszcze raz to podkreślmy, to są cudowne chwile. Wir einfach das unserem Gott sagen, ich möchte jetzt bei dir sein, Gemeinschaft haben mit dir und dann die Bibel aufschlagen. Jeśli powiemy to Bogu, że chcę być z Tobą, chcę mieć społeczność z Tobą i przy tym jeszcze otwieramy Słowo Boże. Nun, wir sind aber noch auf der Erde. No, ale jesteśmy owszem jeszcze na tej ziemi. Und deswegen folgen noch zwei Last uns in unserem Abschnitt. I dlatego następują jeszcze kolejne dwa wezwania w tym fragmencie. Das nächste Last uns ist Vers 23. Bo kolejne wezwanie jest w 23. wierszu. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei. Was ist das, das Bekenntnis der Hoffnung? Co to jest tak naprawdę wyznanie nadziei? Was ist denn unsere Hoffnung? Co jest naszą nadzieją? Unsere Hoffnung ist, der Herr Jesus kommt wieder und holt uns in den Himmel. Naszą nadzieją jest to, że Pan Jezus przyjdzie, aby nas pochwycić z tej das ziemi. Ist unsere Hoffnung. To jest naszą nadzieją. Und dazu bekennen wir uns. I do tego przyznajemy się. Ja, ich bin ein Christ und ich bin auf dem Weg zum Himmel. Tak, jestem chrześcijaninem i jestem na drodze do nieba. Und dieses Bekenntnis unbeweglich festhalten heißt, als Himmelsbürger hier auf der Erde zu leben. I trzymając się tego wyznania oznacza żyć tutaj na tej ziemi jako obywatel nieba. Und dann werden die Menschen das merken. I ludzie to zauważą. Wir gehören nicht zu der Welt. Że nie należymy do tego świata. Wir freuen uns an anderen Dingen. My cieszymy się innymi rzeczami. Wir haben ein Ziel, den Himmel. My mamy cel, niebo. Vielleicht wird es praktisch einfach dadurch sichtbar, wir haben keine Angst vor Corona. Być może w taki praktyczny sposób się to okaże, że nie obawiamy się, lękamy korony. Warum nicht? Dlaczego nie? Weil wir auf dem Weg zum Himmel sind. Ponieważ jesteśmy na drodze do nieba. Müssen wir da Angst haben vor Dingen auf der Erde? Czy musimy aż tak bardzo się bać tych rzeczy na tej ziemi? Wir freuen uns nicht, wenn wir krank werden. Naturalnie nie cieszymy się z tego, jeśli jesteśmy chorzy. Das wäre unnüchtern. Bo to nie byłoby trzeźwe. Und trotzdem liegt nicht unser Glück darin, gesund zu sein. A mimo to nasze szczęście nie opiera się na tym, że jesteśmy zdrowi. Unser Glück liegt darin, auf dem Weg zum Himmel zu sein. Nasze szczęście polega na tym, że jesteśmy na drodze do nieba. Und es kann nichts passieren. I nie może się nic wydarzyć. Was uns diese Hoffnung wegnimmt. Że coś, co zabierze, że mogłoby nam to zabrać tą nadzieję. Treu ist der, der ruft. Wierny jest ten, który nas powołał. Der wird uns ans Ziel bringen. I on przywiedzie nas do celu. Da kann kommen, was will. I może przyjść, co chce. Und das macht uns glücklich. I to czyni nas szczęśliwymi. Und jetzt merken wir den Zusammenhang. I teraz zauważamy to powiązanie. Wenn wir zu Gott ins Heiligtum gehen, jeśli przychodzimy do Boga, do świątyni, dann verbindet uns das mit dem Himmel. To łączy nas to z niebem. Und dann können wir auch im Alltag als Himmelsbürger leben. I to powoduje, że w codziennym życiu możemy żyć jako obywatele nieba. Aber wenn wir nie zu Gott ins Heiligtum gehen, ale jeśli my nie chodzimy, dann, nie kierujemy się do Boga w świątyni, dann stehen wir in Gefahr, unsere himmlische Hoffnung aus dem Auge zu verlieren. To jesteśmy w niebezpieczeństwie, a że stracimy tą niebiańską nadzieję. Und auf einmal leben wir nur noch für die Dinge hier auf der Erde. I okazuje się, że za chwilę żyjemy tylko dla rzeczy tej ziemi. Und dann unterscheiden wir uns äußerlich gar nicht mehr von den Menschen dieser Welt. I tak naprawdę zewnętrznie już w ogóle nie odróżniamy się od ludzi na tej ziemi. Dann gibt's noch ein drittes Last uns. I trzecie wezwanie, które tu jest zawarte. In Vers 24. Wiersz 24. Lasst uns aufeinander achten. I baczmy jedni na drugich. Das Schöne ist, wir gehen diesen Weg zum Himmel nicht alleine. To piękną rzeczą jest to, że my nie idziemy do nieba sami, samodzielnie. Wir sind zusammengestellt mit anderen, die auf dem gleichen Weg sind. Bo jesteśmy postawieni wraz z innymi, którzy też są na tej drodze. Und da dürfen wir einander eine Hilfe sein. I możemy być jedni dla drugich pomocą. Da ist nicht der eine der Polizist des anderen. Bo my nie jesteśmy jedni dla drugich policjantami. Das ist hier nicht gemeint.
to nie chodzi tutaj o to. Aber das sieht einer die Not des anderen. Ale jeden drugi może widzieć ten trud u kogoś. Und er kommt ihm zu Hilfe. I idzie, przychodzi mu z pomocą. Damit er wieder neuen Mut hat zur Liebe und zu guten Werken. Aby on nabrał znowu tej otuchy, tej chęci, zachęty miłości do dobrych uczynków. Durch all das, was so passiert in unserem Leben, könnten wir den Mut verlieren. Bo przez wszystko to, co dzieje się nieraz w naszym życiu, my możemy utracić tą otuchę. Aber wir dürfen einander eine Hilfe sein. Ale możemy być jedni dla drugich pomocą. Dass die Liebe zu dem Herrn Jesus nicht kalt wird. Że miłość do Pana Jezusa nie ziębnie. Dass die Liebe untereinander nicht behindert wird. Że miłość wzajemna nie jest powstrzymywana. Und dass wir gute Werke tun. I możemy czynić dobre uczynki. Und dann gibt es einen ganz großen Segen in Verbindung damit. I z tym wiąże się właśnie błogosławieństwo. Und das steht in Vers 25. A to o tym czytamy w 25 wierszu. Es ist das Zusammenkommen als Versammlung. To jest zejście, zgromadzenie się jako zgromadzenie. Und der Schreiber sagt, gebt dieses Zusammenkommen nicht auf. I pisarz wzywa nas, nie opuszczając wspólnych zebrań. Geht nicht weg. Nie odchodząc. Nein, bleib dabei. Nie odchodź, zostań. Und such das Zusammenkommen auch fleißig auf. I szukaj miejsca zgromadzenia pilnie. Und ich meine, der Teufel ist bemüht, dieses Zusammenkommen wegzunehmen. A właśnie diabeł stara się o to, aby zabrać to miejsce zgromadzenia. Und gerade auch in der Zeit, in der wir leben, versucht er das. I właśnie teraz, w tym czasie, jakim żyjemy, próbuje to uczynić. Der Teufel möchte nicht, dass Gläubige zusammenkommen, um den Herrn Jesus zu ehren. Dlatego, że diabeł nie chce, żeby wierzący się zbierali po to, by czcić Pana Jezusa. Er möchte auch nicht, dass sie zusammenkommen, um auferbaut zu werden. On też nie chce, aby wierzący zbierali się, by być zbudowanymi. Und die Aufforderung ist, dass wir das Zusammenkommen nicht aufgeben. I dlatego to wezwanie kieruje się do nas, abyśmy nie opuszczali wspólnych zebrań. Leider war es damals schon bei einigen üblich, dass sie es taten. Niestety, jak czytamy, już było to w zwyczaju u niektórych w tamtym czasie. Und die Zeiten sind nicht besser geworden. A czasy nie polepszyły się. Aber wir wollen uns anspornen lassen, das Zusammenkommen nicht zu versäumen. Dlatego chcemy się zachęcić, aby nie opuszczać wspólnych zebrań. Wir wollen einander ermuntern. My chcemy jedni drugich zachęcić. Auch zum Besuch der Zusammenkunft. Również do uczestnictwa w zgromadzeniach. Und wir wollen das umso mehr tun, weil wir den Tag näher kommen sehen. A my tym bardziej to chcemy czynić, gdyż wiemy, że ten dzień się przybliża. Der Herr Jesus kommt bald. Bo Pan Jezus przyjdzie wkrótce. Dann bricht der Tag an. I wtedy rozpocznie się dzień. Wo er hier auf dieser Erde herrschen wird und regieren in Gerechtigkeit. Gdy on zacznie rządzić na tej ziemi w sprawiedliwości i pokoju. Und wir sehen diesen Tag näher kommen. I widzimy, że ten dzień się przybliża. Das heißt, wir erkennen Anzeichen, bald ist es soweit. Czyli rozpoznajemy te oznaki, że wkrótce tak się stanie. Und das ist auch etwas, was für unsere Zeit besonders zutrifft. I to rzeczywiście pasuje do naszego obecnego czasu. Wir wollen einzelne Ereignisse nicht überbewerten. My nie chcemy przewartościować pewnych wydarzeń, jakie mają miejsce. Aber wir erkennen die große Entwicklung der Dinge. Ale tak naprawdę rozpoznajemy ten wielki rozwój tych rzeczy. Und sie entwickeln sich alle auf das hin, was in der Bibel über die Zukunft steht. I to wszystko kieruje się właśnie na tą przyszłość, jaką pokazuje nam Biblia. Und das soll uns anspornen. I to powinno też nas zachęcać. Anspornen, das Zusammenkommen nicht aufzugeben. Aby tym bardziej nie opuszczać wspólnych zebrań. Also dreimal lasst uns. A więc chciejmy trzy razy nas wyzywa słowo. Lasst uns Anbeter sein. Chciejmy być chwalcami. Lasst uns Himmelsbürger sein. Chciejmy być tymi obywatelami nieba. Und lasst uns geistlich wachsen, den Weg weitergehen zur Ehre des Herrn. I chciejmy duchowo wzrastać, aby dalej iść tą drogą ku czci Pana. Nun, das ist das Vorrecht dieser neuen Anbeter. To jest ten przywilej tych nowych chwalców. Jetzt kommt der zweite Abschnitt. Teraz nadchodzi właśnie, rozpoczyna się drugi fragment. Und es ist die ernste Warnung an tote Bekenner. I to jest to poważne ostrzeżenie dla martwych wyznawców. Der Schreiber, der spricht davon, dass es sein kann, dass man mit Willen sündigt. I pisarz mówi o tym, że może tak się zdarzyć, że ktoś z takim nastawieniem, swoją wolą grzeszy. Nun, rozmyślnie. Eine Person, die Leben aus Gott hat. Bo osoba, która ma życie z Boga, ein wahrer Gläubiger, a więc wierzący człowiek, prawdziwie, der kann noch sündigen. Może jeszcze zgrzeszyć. Das wissen wir aus der eigenen Erfahrung. To wiemy z własnego doświadczenia. Und es ist leider auch so, i jest niestety tak, dass wir manchmal sündigen, obwohl wir genau wissen, wir sollten es nicht tun.
że dzieje się w ten sposób, że my grzeszymy, wiedząc dokładnie, że tak być nie powinno. Aber das ist hier nicht gemeint. Ale to nie jest tutaj na myśli. Darum geht es hier überhaupt nicht. O to nie chodzi tutaj w tym miejscu. Ich möchte mal die Begriffe aus dem Text nehmen, die erklären, worum es hier geht. Ja chciałbym te kilka pojęć wyjąć z tego tekstu, żeby objaśnić, o co tutaj chodzi. In Vers 26 steht mit Willen sünden. Sündigen. W 26 czytamy rozmyślnie grzeszymy. In Vers 29 steht w 29 wierszu czytamy den Sohn Gottes mit Füßen treten. Syna Bożego podeptać. Das Blut des Bundes für gemein erachten. Zbezcześcić krew przymierza. Den Geist der Gnade schmähen. I znieważyć ducha łaski. Darum geht es hier. O to tutaj chodzi. Es geht nicht hier darum, dass ein Gläubiger in Sünde fällt. To nie chodzi w tym fragmencie o to, że wierzący może popaść w grzech. Es geht darum, dass ein christlicher Bekenner da ist. Chodzi o to, że może być tym ktoś tym chrześcijańskim wyznawcą, der genau weiß, der Herr Jesus starb am Kreuz auf Golgatha. I dokładnie wie, że Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty. Durch den Glauben an ihn kann man geheiligt, gerettet werden. I przez wiarę w Niego można być uratowanym. Sein Blut ist die Sühnung für die Sünden. Bo Jego krew jest tym przebłaganiem za grzechy. Er weiß das alles ganz genau. I ta osoba wie to doskonale. Aber er sagt, nein, das will ich nicht. Ale mówi, nie chcę tego. Nein, nie chcę. Ich will nicht an ihn glauben. Nie, nie chcę w Niego wierzyć. Er ist vielleicht eine Zeit lang mit den Christen gegangen. On może nawet jakiś czas szedł, czy chodził gdzieś z chrześcijanami do jakiegoś miejsca. Aber er hatte sich nie bekehrt. Ale nigdy się nie nawrócił. Und jetzt sagt er, ich will das nicht. I ostatecznie mówi, mnie to nie interesuje. Ich will nicht glauben. Ja nie chcę wierzyć. Das ist mit Willen sündigen. To jest grzeszenie rozmyślne. Das heißt gegen besseres Wissen. Czyli przeciwko świadomości, jaką się posiada. Den Herrn Jesus ablehnen. Odrzucając Pana Jezusa. Und da sagt der Schreiber, wer das tut, i teraz pisarz mówi, kto tak czyni, für den gibt's kein Opfer für Sünden mehr. Dla niego nie ma już ofiary za grzechy. Wir gehen kurz durch den Text. Przejdziemy krótko przez tekst. Mit Willen sündigen, das haben wir jetzt verstanden, was das bedeutet. Rozmyślnie grzeszymy, myślę, że zrozumieliśmy to. Dann sagt er, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben. Ale po tym, jak otrzymawszy poznanie prawdy. Also nachdem man verstanden hat, was die Wahrheit ist. A więc po zrozumieniu, co jest prawdą, dass der Jesus wirklich der Heiland der Welt ist. Że Pan Jezus jest Zbawicielem świata. Dass der Glaube an ihn wirklich rettet. Że wiara w Niego rzeczywiście ratuje. Man hat das erkannt. To się rozpoznało, zrozumiało. Aber man sagt, nein, das will ich nicht. Ale mówi się, nie, tego nie chcę. Dieses Opfer des Herrn Jesus für mich will ich nicht annehmen. Tą ofiarę Pana Jezusa za siebie samego nie chcę przyjąć. Ja, dann bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig. Czyli nie ma już jakby użytku z tej ofiary dla tej osoby. Wiecie, der Gedanke ist, myślą tu przewodnią jest, wenn man das einzige Opfer, das von den Sünden frei macht, ablehnt. Jeśli odrzuca się tą jedyną ofiarę, która uwalnia od grzechów, dann kann es ja kein anderes Opfer geben, durch das jemand gerettet wird. To nie może być żadnej innej ofiary, przez którą ktoś może zostać uratowany. Die Opfer des Alten Testamentes? Bo ofiary starotestamentowe? Hatte der Schreiber erklärt, können Sünden niemals wegnehmen. Już objaśnił to pisarz, nie mogą usunąć grzechów. Und auch die Opfer, die im Hinduismus irgendwelchen Götzen gebracht werden, können Sünden nicht wegnehmen. Jakiekolwiek ofiary w hinduizmie składane nie mogą usunąć grzechów. Oder welche Religion es auch ist? Albo jakakolwiek by to nie była religia. Es gibt nur ein Opfer, das Sünden wirklich wegnehmen kann. Jest tylko jedna ofiara, która może usunąć grzechy. Und wer dieses Opfer für sich persönlich ablehnt, i kto odrzuca tą ofiarę względem siebie osobiście, für den bleibt kein Opfer übrig. Dla niego nie ma już żadnej ofiary. Wie soll er denn gerettet werden, wenn er den einzigen Rettungsweg ablehnt? Jak więc może taka osoba zostać uratowana, jeśli jedyny ratunek odrzuca? Was bleibt denn dann übrig? Co pozostaje więc? Das ist Vers 27. To 27 wiersz mówi. Ein furchtvolles Erwarten des Gerichts. Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu. Die Bibel nennt einen solchen, der den Herrn Jesus ablehnt, einen Widersacher. I kto odrzuca Pana Jezusa, staje się przeciwnikiem. Das heißt, er kennt den Weg der Wahrheit. A więc on zna tą drogę prawdy. Aber er wendet sich dagegen. Ale kieruje się przeciwko niej. Er sagt, nein, das will ich nicht. Nie, nie chcę tego. Er ist ein Widersacher, einer, der dagegen kämpft. Czyli ktoś, kto się sprzeciwia temu, jest przeciwnikiem. Und für den bleibt nur das Gericht. Dla niego zostaje tylko sąd. Jetzt wird wieder ein Vergleich mit dem Alten Testament. I znowu jest porównanie ze Starym Testamentem. Wer das Gesetz Moses verwirft, kto łamie zakon Mojżesza,
der stirbt ohne Barmherzigkeit auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen. Ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Und jetzt sagt der Schreiber, was ist denn mehr wert? I teraz pisarz mówi, co jest więcej warte? Das Gesetz Moses? Zakon Mojżesza? Oder das Opfer des Herrn Jesus. Czy też ofiara Pana Jezusa? Natürlich ist das Opfer des Herrn Jesus um vieles größer als das Gesetz Moses. Naturalnie ofiara Pana Jezusa jest o wiele większa niż zakon Mojżesza. Und was ist denn jetzt mit einem, der das Opfer des Herrn Jesus ablehnt? Co teraz się z tym dzieje, który odrzuca ofiarę Pana Jezusa? Für den bleibt nur ein furchtbares Gericht. Dla niego pozostaje tylko straszny sąd. Was tut denn der, der den Herrn Jesus ablehnt? Co czyni więc ten, który odrzuca Pana Jezusa? Erstens, er tritt den Sohn Gottes mit Füßen. Niestety, po pierwsze, odrzuca, podeptał Syna Bożego. Das machen heute viele Menschen. To dzisiaj czyni wiele ludzi. Sie sagen, Jesus, ja, ja, der hat damals gelebt. Mówią, owszem, Jezus, tak, był ktoś taki, co kiedyś żył. Ah, das war ein guter Mensch. Tak, był to dobry człowiek. Und wenn alle so leben würden, dann wär's besser auf der Welt? No na pewno, gdyby wszyscy tak żyli, byłoby lepiej na tej ziemi. Aber sie glauben nicht, dass er der Sohn Gottes ist, der Mensch wurde. Ale oni nie wierzą w jego bóstwo, że stał się człowiekiem. Das heißt, sie treten den Sohn Gottes mit Füßen. Dlatego jest napisane, oni depczą Syna Bożego. Zweitens, das Blut des Bundes, durch das sie geheiligt worden sind, erachten sie für gemein. Następnie czytamy o zbezczeszczeniu krwi przymierza. Gemein oder unrein oder gewöhnlich. Czyli jakby potraktowanie jako coś takiego zwyczajnego. Auch das tun viele Menschen. Także i dzisiaj to ludzi wiele czyni. Sie sagen, Jesus Christus ist für eine gute Sache gestorben. Potrafią powiedzieć, Pan Jezus umarł za dobrą rzecz. Manche sagen, er ist als Märtyrer gestorben. Jako męczennik. Für eine gute Sache. A więc dla dobrej sprawy. Und was sagen Sie damit? Ale co przez to mówią? Er ist genauso wie jeder andere Märtyrer. Zrównują go z każdym innym męczennikiem. Sein Blut ist nichts Besonderes. Jego krew nie jest czymś szczególnym dla mnie. Es ist wie jedes andere Leben oder jedes to andere Blut. Tak jak każde życie, które któryś tam człowiek złożył, oddał. Wenn Sie nicht daran glauben, dass Sie durch dieses Blut gereinigt werden können. Jeśli oni nie przyjmą to, że to, przez tą właśnie krew mogą być oczyszczeni. Dann erachten Sie es für gemein, für unrein, für gewöhnlich. A więc uznają to tym samym za coś zwyczajnego, po prostu powszedniego. Und das dritte, Sie schmähen den Geist der Gnade. I ostatni punkt, oni znieważają Ducha łaski. Gott ruft in Gnade. Ich schenke dir Vergebung. Bóg wzywa w łasce, daruje ci przebaczenie. Du musst nur an meinen Sohn glauben. Ty musisz tylko wierzyć w mojego syna. Und er sagt, das will ich nicht. Ale on mówi, ja nie chcę. Der schlägt dieses Geschenk der Gnade aus. On po prostu odrzuca ten dar łaski. Und dann bleibt nur die ewige Strafe. I pozostaje niestety tylko wieczna kara. Jetzt sagst du vielleicht, teraz być może powiesz, der Bibeltext sagt doch, sie sind geheiligt worden. A przecież jednak Słowo Boże mówi, że oni są uświęceni. Also kann ein Gläubiger doch verloren gehen. A więc jednak powiesz, może wierzący może iść na zatracenie. Nein, das bedeutet das überhaupt nicht. Nie, to tutaj nie oznacza. Möchte eine andere Bibelstelle lesen. Chciałbym przytoczyć inne miejsce. 1. Korinther 7. 1. Korinther 7. Da geht es um die Situation, dass eine Familie, ein Ehepaar da ist. I chodzi tu o rodzinę, która jest pokazana. Und der eine Ehepartner kommt zum Glauben. I jeden z małżonków dochodzi do wiary. Und jetzt sagt die Bibel, Gottes Wort, in 1. Korinther 7, Vers 13, i w 7. rozdziale tego listu do Koryntian 14, wiersz czytamy. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę. Und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Bruder. I żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Der ungläubige Mann ist dadurch nicht errettet. Czy to oznacza, że niewierzący mąż jest tutaj zbawiony? Er bleibt ein ungläubiger Mann. On nadal zostaje niewierzącym. Die ungläubige Frau bleibt eine ungläubige Frau. Niewierząca żona nadal zostaje niewierzącą żoną. Aber durch den gläubigen Partner, ale przez wierzącego współmałżonka, sind sie äußerlich in einen Bereich des Segens gekommen. On, te osoby niewierzące wchodzą jakby w zewnętrzny zakres błogosławieństwa. Ich möchte ein Beispiel sagen. Ja chciałbym taki przykład też przytoczyć. Da war ein Mann, der war immer aufbrausend, wenn irgendwas nicht so klappte, wie er es wollte. Był taki człowiek, który był bardzo nerwowy, kiedy nie udawało się to coś, co robił. Und dann hat er sich bekehrt. Ale on nawrócił się. Und dann hat die Frau gesagt, er ist so anders geworden. I żona zauważyła, on rzeczywiście stał się inny. Er bleibt viel ruhiger.
jest teraz o wiele spokojniejszy. Da hat sie eine Veränderung gemerkt, von der sie auch einen Vorteil hatte. I ona zauważyła tą zmianę, z której też sama czerpała korzyści. In dem Sinn geheiligt. W tym sensie uświęcony. Äußerlich in einen Bereich des Segens gekommen. Czyli jakby wchodzi się w to zewnętrzne zażywanie tych przywilejów, korzyści. Aber deswegen ist man nicht gerettet. Ale to nie oznacza tym samym, że się weszło bezpośrednio w stan tego wyratowania. Und es ist auch so, wer den Weg mit den Gläubigen geht, i to właśnie odnosi się do tego, że jeśli się idzie z wierzącymi, der erlebt manchen Segen. Odbiera się niejedno błogosławieństwo. Nehmen wir mal Judas Iskariot. Porównajmy na przykład Judasza Iskariota. Wie viel Segen hat er miterlebt dadurch, dass er mit dem Herrn Jesus ging? Ileż doznał błogosławieństwa przez to, że szedł z Panem Jezusem. Und doch war er ewig verloren. A jednak poszedł na zatracenie. Es gibt also eine äußere Heiligung in dem Sinn. I w tym sensie musimy rozumieć to zewnętrzne uświęcenie. Und doch kann es sein, man ist ein Bekenner ohne Leben aus Gott. A jednak może tak być, że ktoś jest wyznawcą bez życia z Boga. Und um diese Menschen geht es hier. I o tych ludzi tutaj chodzi. Und da müssen wir uns jetzt nicht drum kümmern. Ale tu nie musimy teraz martwić się. Da müssen wir jetzt nicht irgendwie Strafe üben. Bo nie chodzi o to, żebyśmy teraz jakąś karność stosowali. Das einzige, was wir tun sollen, to co mamy czynić jedyne, das ist den Menschen von dem Herrn Jesus sagen. To mówić o Panu Jezusie ludziom. Und ihnen sagen, glaube an ihn. Powiedzieć im, wierz w Niego. Lass dich retten. Daj się uratować. Alles andere können wir Gott überlassen. Resztę zostawmy Bogu. Er hat gesagt, mein ist die Rache. On powiedział, zemsta do mnie należy. Er wird am Ende die Gläubigen zu sich nehmen. On na końcu weźmie do siebie wierzących. Und die Ungläubigen richten. A niewierzących będzie sądził. Und es ist gut, dass er das tut. Jest dobrze, że to właśnie on to czyni. Wir würden wahrscheinlich Fehler machen. Bo my byśmy to źle zrobili. Wie wollen wir wirklich unterscheiden, ob einer wirklich wiedergeboren ist und nicht? Bo jak chcielibyśmy to rozróżnić, czy ktoś jest faktycznie nowozrodzony, czy nie? Wir können nur die Früchte bewerten. My jedynie możemy oceniać owoce. Wir können nicht ins Herz schauen. My nie wejrzymy do serca. Aber Gott sieht ins Herz. Ale Bóg widzi serca. Und er wird niemanden zurücklassen, der wirklich glaubt. I on nikogo nie porzuci, kto rzeczywiście wierzy. Er wird sie alle zu sich in den Himmel holen. Ale zabierze do siebie do nieba. Aber es wird furchtbar sein für die, die es genau wussten. Ale będzie to okropne dla tych, którzy dokładnie to wiedzieli. Aber nicht geglaubt haben. Ale nie uwierzyli. Sie gehen ewig verloren. Idą na wieczne zatracenie. Und das ist ein schreckliches Gericht. To jest ten straszny sąd. Nun zum Schluss. Na koniec. Ermutigt der Schreiber die Glaubenden. Pisarz zachęca wierzących. Er sagt, erinnert euch doch mal an früher. Przypomnijcie sobie, mówi, co było wcześniej. Als ihr erleuchtet worden seid, kiedy zostaliście oświeceni, da habt ihr so viel Kampf der Leiden erduldet. To wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Ihr habt es zum Teil selber erlebt. Częściowo przeżyliście je sami. Ihr musstet ins Gefängnis. Musieliście być wtrącani do więzień. Euch ist euer Besitz gestohlen worden. Zabrano wam wasze posiadłości. Oder ihr habt mit solchen mitempfunden, die das erlebt haben. Albo współczuliście z tymi, którzy to przeżywali. Also einerseits seid ihr selber geschmäht worden und habt Drangsale erlebt. A więc z jednej strony sami byliście doświadczeni, przeżyliście uciski. Aber andererseits wart ihr Genossen derer, die so einhergingen. Z drugiej strony byliście uczestnikami tych, którzy to przeżywali też. So war es doch am Anfang. Tak to było początkowo. Und ihr konntet das aushalten. I mogliście to wytrzymać. Weil ihr etwas wusstet. Ponieważ wiedzieliście. Vers 34 am Ende. 34 wiersz na końcu. Ihr wisst doch, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Wenn ich weiß, dass ich einen Schatz im Himmel besitze, jeśli ja wiem, że posiadam skarb w niebie, dann kann ich es besser ertragen, wenn mir hier auf der Erde etwas weggenommen wird. To ja mogę lepiej to znieść, jeśli tu coś tracę na ziemi. Und das hatten diese Glaubenden erlebt und bewiesen. I to właśnie ci wierzący przeżyli i dowiedli. Wir denken an diese Jünger in Apostelgeschichte 5. My myślimy teraz o tych uczniach z Dziejów Apostolskich, 5 rozdział. Sie waren im Gefängnis gewesen. Kiedy byli w więzieniu. Sie waren geschlagen worden. Byli bici. Und dann gehen sie von dort weg. I wychodząc stamtąd. Und was lesen wir? Co czytamy o nich?
Sie ging weg voll Freude darüber, dass sie gewürdigt waren, für den Namen Schmach zu tragen. I oni radowali się z tego, że mogą znosić zniewagi dla imienia Jego. Und dann kamen sie zu den anderen Gläubigen. I przyszli do swoich. Und dann haben die nicht gesagt, geht mal schnell weg, wir wollen nicht mit euch in Verbindung gebracht werden. Nie, trzeba się usunąć, nie chcemy z wami mieć nic do czynienia albo wspólnego. Nein, dann haben sie zusammen gebetet. Nie, oni poszli razem na modlitwę. Und wurden gestärkt von Gott. I zostali wzmocnieni przez Boga. Und daran erinnert der Schreiber jetzt. I teraz przypomina to właśnie pisarz. So habt ihr doch erlebt, wie ihr Kraft von oben bekommen habt. Że doświadczyliście tego, jak doznaliście tej mocy z góry. Ihr habt doch glücklich diese Schwierigkeiten ertragen können. Znieśliście to w szczęśliwości, te trudności. Und jetzt sagt er, meint ihr, Gott ändert sich? I myślicie teraz, że Bóg się zmienił? Gott bleibt doch der gleiche. Nie, Bóg zostaje ten sam. Deshalb werft eure Zuversicht nicht weg. Dlatego nie porzucajcie ufności waszej. Es wird einmal eine Belohnung geben. Bo gdyż będzie kiedyś nagroda. Alles, was wir hier auf der Erde für den Herrn Jesus erdulden, wird einmal belohnt werden im Himmel. Bo wszystko to, co znieśliśmy dla Pana Jezusa na tej ziemi, zostanie wynagrodzone w niebie. Und die Bibel spricht meistens dann von Belohnung. A Biblia mówi wtedy o wynagrodzeniu. Wenn es darum geht, Schwierigkeiten zu überwinden. Jeśli chodzi o przezwyciężenie trudności. Dann macht Gott uns Mut. Wtedy Bóg daje nam tej zachęty. Halte aus in der Schwierigkeit. Wytrwaj w trudnościach. Bald kommt die Belohnung. Wkrótce nadejdzie wynagrodzenie. Er sagt in Vers 36, ihr habt Ausharren nötig. I w 36 on mówi, albowiem wytrwałości wam potrzeba. Und wenn das damals für die Gläubigen galt, jeśli to wtedy obowiązywało wierzących, gilt es dann nicht viel mehr für uns. Czy już dzisiaj o wiele więcej to nas nie dotyczy? Wir haben Ausharren nötig. Potrzebujemy wytrwałości. Das ist übrigens etwas, was es in der Welt kaum noch gibt. To jest właśnie coś, czego tak brakuje temu światu. Und unsere, besonders die Jüngeren, die erleben das. I szczególnie tak młodzi też to doświadczają. Da sind zwei Menschen zusammen. Są, jest dwóch ludzi razem. Und irgendwas klappt nicht mehr so gut. I coś między nimi nie pasuje. Da gehen sie auseinander. No to po prostu się rozchodzą. Suchen sich einen neuen. Poszukać sobie lepiej nowego. Dann klappt irgendwas am Arbeitsplatz nicht. Być może nie pasuje mi coś w miejscu pracy. Sofort Kündigung. Natychmiast wypowiedzenie. Suche ich mir einen anderen. Poszukam sobie nowej pracy. Die Menschen werfen alles weg und denken, was Neues würde besser. Bo ludzie tak sobie po prostu porzucają coś, myśląc, coś nowego będzie lepsze. Mal in einer Schwierigkeit aushalten, vielleicht auch wenn eine Beziehung mal durch eine Schwierigkeit geht, aushalten ist nicht mehr modern. Ale wytrwać w czymś, co jest właśnie trudne, żeby po prostu wytrzymać, to już nie jest modne. Und das Problem ist, das färbt ja auch auf uns ab, was wir so jeden Tag sehen. Bo właśnie problemem i zagrożeniem dla nas jest to, że to przenosi się na nas, to co my oglądamy każdego dnia. Aber Gottes Wort sagt, halte aus. Ale Słowo Boże mówi, wytrzymaj. Übrigens auch ganz praktisch in den Umständen. Tak właśnie nawiasem mówiąc, dosłownie w tych okolicznościach, jakich jesteś. Im ersten Korintherbrief geht's um die Sklaven. Bo w pierwszym liście do Koryntian chodzi o niewolników. Und die Bibel sagt, wenn du als Sklave gläubig geworden bist, jeśli ty stałeś się wierzącym jako ten niewolnik czy sługa, bleib ruhig ein Sklave. Bądź dalej w tym stanie. Das ist nicht schlimm. To nie jest nic złego. Du musst nicht unbedingt aus diesem Verhältnis heraus. Ty nie musisz zaraz koniecznie wyzwolić się z tej relacji. Wenn es eine Gelegenheit gibt. Jeśli ku temu będzie okazja. Dann kannst du die auch nutzen, klar. Możesz ją wykorzystać. Aber versuch nicht auszubrechen. Ale nie próbuj tego przełamać siłą. Und ich glaube, das ist auch für die praktische Situation, in der wir sind, eine Hilfe. To właśnie jest tą praktyczną pomocą w obecnej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Die Bibel sagt, da bleibe in dem Stand, in dem du berufen. Biblia mówi, pozostań w tym stanie, w jakim zostałeś powołany. Ja, wir haben Ausharren nötig. Potrzebujemy wytrwałości. Und wobei Ausharren? Przy czym mamy wytrwać? Damit, Vers 36 sind wir, damit ihr, abyście, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, gdy wypełnicie wolę Bożą, Ausharren dabei, den Willen Gottes zu tun, das ist der Punkt. Wytrwać przy tym, aby pełnić wolę Bożą, to jest punkt, do którego chodzi. Denken wir nochmal an gestern. Pomyślmy jeszcze o wczoraj. Da kam der Herr Jesus. Przyszedł Pan Jezus. Wurde Mensch. Stał się człowiekiem. Und starb am Kreuz. Umarł na krzyżu. Wofür? Za co? Um deinen Willen, o Gott, zu tun. Aby pełnić wolę Bożą, Twoją, o Boże. Und dieser wunderbare Herr.
I ten cudowny Pan, der bereit war zu sterben, um den Willen Gottes zu tun, on był gotów, aby wypełnić wolę Bożą, der ruft dir und mir zu, habe ausharren dabei, den Willen Gottes zu tun. I teraz on wzywa ciebie i mnie, abyś wytrwał w czynieniu woli Bożej. Es ist nicht leicht, sich als junger Mensch rein zu erhalten. Nie jest to łatwo dla młodego człowieka utrzymać się w czystości. In dieser Welt, wo es auf fast jedem Plakat um Sex geht. Gdzie w tym świecie praktycznie na każdym plakacie chodzi o seks. Da ist es nicht leicht, sich rein zu erhalten. To nie jest tak łatwo utrzymać się w czystości. Um rein in die Ehe zu gehen. Aby w czystości wejść w związek małżeński. Aber es ist immer noch der Wille Gottes. Ale to wciąż jest wolą Bożą. Daran hat sich nichts geändert. Tutaj nic się nie zmieniło. Und da ist ausharren nötig, den Willen Gottes zu tun. I dlatego wytrwałość jest tu potrzebna, aby właśnie w tym zakresie wolę Bożą czynić. Das ist nur ein Beispiel. To jest tylko przykład. Wir könnten viele Beispiele hinzufügen. A wiele moglibyśmy przytoczyć. Ja, den Willen Gottes tun. Das ist das, wofür wir hier auf der Erde sind. Po to tutaj jesteśmy na tej ziemi, aby właśnie tą wolę Bożą czynić. Und dafür brauchen wir ausharren. Ku temu potrzebujemy wytrwałości. Und dann sagt der Schreiber, wenn ihr das getan habt, dann tragt ihr einmal die Verheißung davon. I jeśli rzeczywiście, że to czynicie, macie tą obietnicę, dostąpicie tego, co obiecał. Ihr werdet das Ziel erreichen. Osiągniecie cel. Ihr werdet im Himmel ankommen. Przyjdziecie do nieba. Und dann ist jede Versuchung, jede Prüfung, jede Schwierigkeit zu Ende. I każda pokusa, każde doświadczenie, wszystko się zakończy. Und dann sagt er in Vers 37, das ist nur noch eine ganz kleine Zeit. A 37 wiersz nam mówi, bo jeszcze tylko mała chwila. Der kommende wird kommen. Aż przyjdzie ten, który ma przyjść. Er beschreibt den Herrn Jesus als den kommenden. On opisuje tu Pana Jezusa jako tego przychodzącego. Das heißt, er ist sozusagen schon unterwegs. Czyli innymi słowy, on już jest w drodze. Er ist nicht nur der irgendwann mal kommt. To nie jest tylko ten, który kiedyś przyjdzie. Er ist der kommende. On jest tym jakby przychodzącym. Und er wird sicher kommen. I z pewnością przyjdzie. Und er bleibt keinen Augenblick länger als unbedingt nötig. I nie będzie zwlekał, na ile to konieczne. Und wenn er noch bleibt, a jeśli on jeszcze nie przychodzi, dann ist es nur die Langmut Gottes, der nicht will, dass irgendwelche verloren gehen. To jest to tylko wyrażenie cierpliwości Bożej, który nie chce, by ktokolwiek zginął. Ja, der Herr Jesus wird kommen. Tak, Pan Jezus przyjdzie. Was ist bis dahin unser Teil? A co do tego momentu jest naszym działem? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Leben aus Glauben. Życie z wiary. Dreimal wird dieser Vers aus Habakuk im Neuen Testament zitiert. Trzykrotnie ten wiersz z Księgi Habakuka jest przytoczony w Nowym Testamencie. Einmal wird der Gerechte betont. W pewnym miejscu jest sprawiedliwy zaakcentowany. Im Römerbrief. W Rzymian. Einmal wird aus Glauben betont. W innym miejscu z wiary jest zaakcentowane. Im Galaterbrief. W liście do Galacjan. Und hier geht's um Leben. A tu chodzi o życie. Wir leben aus Glauben. My żyjemy z wiary. Das ist die Überschrift von Kapitel 11. To jest tytułem właśnie rozdziału 11. Werden uns so viele gezeigt, die aus Glauben gelebt haben. Który pokazuje nam tych wiele postaci żyjących z wiary. Ja, wir leben aus Glauben. My żyjemy z wiary. Durch den Glauben haben wir die Kraft auszuharren. Przez wiarę mamy tę moc, aby wytrwać. Und durch den Glauben werden wir auch das Ziel erreichen. I poprzez wiarę osiągniemy ten cel. Nein, wir ziehen uns nicht zurück, Vers 38. Wiersz 38 nam mówi, nie, my nie cofamy się. Wir sind nicht Bekenner, die kein Leben haben, die sich nicht bekehren wollen. Bo nie jesteśmy tylko wyznawcami, którzy nie mają życia i dopiero mają się nawrócić. Nein, sagt der Schreiber in Vers 39. Nie, 39 wiersz mówi nam. Wir sind nicht von denen, die sich zurückziehen. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają. Wir sind ja die, die glauben. My jesteśmy tych, z tych, którzy wierzą. Und wir werden das Ziel erreichen. I osiągniemy cel. Wir haben geglaubt und besitzen jetzt schon die Errettung der Seelen. My uwierzyliśmy i posiadamy już zbawienie dusz. Und wir kommen einmal am Ziel an. I dojdziemy do celu. Der Schreiber zeigt in diesem Kapitel eine dreifache Gewissheit, eine dreifache Überzeugung. Pisarz pokazuje tutaj takie potrójne przekonanie, czy potrójną pewność. Einmal die persönliche Überzeugung jedes Glaubenden. Najpierw to osobiste przekonanie każdego wierzącego. Die steht in Vers 34. Ono jest zawarte w 34 wierszu. Ihr wisst, dass ihr einen besseren und bleibenden Besitz habt. Wiecie, że posiadacie lepszą majątność i trwałą. Ja, das ist die Überzeugung, die Gewissheit jedes Glaubenden ganz persönlich. To jest to przekonanie, ta pewność każdego wierzącego. Dann die Überzeugung des Schreibers.
Następnie przekonanie pisarza. Und der Schreiber, der schreibt ja inspiriert vom Heiligen Geist. A on pisze tu inspirowany będąc przez Ducha Świętego. Und das ist Vers 39. I to jest 39 wiersz. Wir sind nicht von denen, die sich zurückziehen zum Verderben, sondern von denen, die glauben. Zauważmy, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają, lecz z tych, którzy wierzą. Also wir sind die, die glauben. A więc my jesteśmy tymi, którzy wierzą. Es ist die Überzeugung des Schreibers. To jest przekonanie pisarza. Inspiriert vom Heiligen Geist. Inspirowanego przez Ducha Świętego. Und ich meine, wir finden in Vers 38 auch die Überzeugung oder die Sicherheit bei Gott. A my to przekonanie, czy to zapewnienie u Boga widzimy w 38 wierszu. Bei mir im Bibeltext Vers 38 steht der Gerechte. Sprawiedliwa. Hm? Aber man kann auch übersetzen mein Gerechter. Aha. 38 wiersz może być też przetłumaczony mój sprawiedliwy. Nie, że a sprawiedliwy, tak ogólnie, chociaż my mamy a sprawiedliwy mój. Ist es auch bei uns. Bei euch ist es. Ja, sehr schön. Jetzt habe ich. Das habe ich gehofft. Man kann übersetzen mein Gerechter. Właśnie tak może być przetłumaczone. Mój, bo ja patrzyłem na pierwsze, było a, to jest mój. Und dann zeigt es uns die Gewissheit oder Sicherheit von Gottes Seite. I to jest to zapewnienie z Bożej strony. Er ruft jedem Glaubenden zu. On wzywa jakby każdego wierzącego. Du bist mein Gerechter. Ty jesteś moim sprawiedliwym. Und ich bringe dich sicher ans Ziel. Ja przywiodę cię z pewnością do celu. Was für eine Ermutigung. Jakież to zachęcenie. Wir wissen. My wiemy. Der Heilige Geist bezeugt es durch den Schreiber. Wir sind von denen, die glauben. Duch Święty poświadcza przez pisarza, jesteśmy tymi, którzy wierzą. Und Gott ruft uns zu, du bist mein Gerechter. A Bóg wzywa nas ku temu, do Ciebie kieruje to, Ty jesteś moim sprawiedliwym. Und ich bringe dich sicher ans Ziel. Ja przywiodę Ciebie do celu. Wer hat es übernommen, uns sicher ans Ziel zu bringen? Kto to przejął na siebie, aby przywieźć nas do celu z pewnością? Niemand anders als der Herr Jesus selbst. Nikt inny, jak tylko Pan Jezus sam. Es liegt nicht an uns. To nie zależy od nas. Wenn es an mir liegen würde, ob ich das Ziel erreiche oder nicht. Gdyby ode mnie to zależało, czy ja osiągnę cel, czy też nie, dann würde es wohl nichts geben. To nic by z tego nie było. Aber es liegt nicht an mir. Ale to nie leży na mnie, nie zależy ode mnie. Der Herr Jesus bringt mich ans Ziel. To Pan Jezus przywiedzie mnie do celu. Auch in dem Sinn haben wir gesungen: Ich brauch dich, o, ich brauch dich. W tym sensie śpiewaliśmy: O, właśnie potrzebuję Ciebie. Und unser Herz ist glücklich. I nasze serce jest szczęśliwe. Er hat es uns zugesagt, ich bringe dich ans Ziel. On nam to zapowiedział, ja przywiodę cię do celu. Und dieses Glück im Herzen macht uns dankbar. I to szczęście w sercu czyni nas szczęśliwymi. Wir sagen, Herr Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Panie Jezu, dziękuję ci, że za mnie umarłeś. Danke, dass ich durch dich vollkommen gemacht. Że dzięki tobie jestem uczyniony doskonałym. Danke, dass ich durch dich Freimütigkeit habe, ins Heiligtum zu gehen. Dziękuję ci, że mam dzięki tobie swobodę przystępu do świątyni. Und danke, dass du mich bis ans Ziel bringst. I dziękuję ci za to, że ty przywiedziesz mnie do celu. Und Herr Jesus, jetzt möchte ich für dich leben. I Panie Jezu, chcę teraz żyć dla ciebie. I chcę czynić Twoją wolę. Danke, dass du mir auch dafür die Kraft gibst. I dziękuję ci, że dajesz mi ku temu siłę. Ja, wir haben Ausharren nötig. Tak potrzebujemy wytrwałości. Damals schon die Briefempfänger. Tak samo wtedy, jak ci właśnie adresaci. Und wir erst recht. I my tym bardziej. Aber es macht uns so glücklich. Ale to czyni nas szczęśliwymi. Von Gottes Seite aus ist alles da. Z Bożej strony jest wszystko do dyspozycji. Und der Jesus sieht uns und hilft uns in jedem Augenblick. I Pan Jezus widzi i pomaga nam w każdej chwili naszego życia. Und wenn wir das ins Herz fassen, dann können wir einen glücklichen Weg gehen. Jeśli to uchwycimy w sercu, rzeczywiście będziemy w szczęśliwości przemierzać naszą drogę. Auch wenn er durch manche Schwierigkeiten. Nawet jeśli będzie prowadziła przez szereg trudności. Dankeschön.